Myłka nazywa się tchórzostwem w obliczu wroga. Doczekałeś się. Hajde był blady jak ściana. Siedział pomiędzy malutkim aportą i trząsł się ze strachu. Dwa zbiry obok niego z zaangażowaniem rozprawiały o tym, jak poszatkować taką świnie. Stary wstał i ze spokojem wysłuchał naszego meldunku. — Tobą zajmiemy się później. Wskazał na Hajdego. — Ruszamy. Musimy przekroczyć drogę i to przed świtem. Rzuciłem w Hajdego rurą pancer Fausta. Masz i nie zgub tego ponownie. Wyruszyliśmy niezwlekając. Ciernie i zarośla owijały się dookoła nas, jakby chciały nas zawrócić. Nieustannie padający deszcz przeszedł w oberwanie chmury. Stary i Stege zaczaili się przy samej drodze. Reszta plutonu zalegała nieco z tyłu w gęstym poszyciu leśnym. Porta leżał sobie beztrosko w cylindrze nasuniętym na czoło. Kota schował pod płaszczem, ze zmokniętym futrem zwierzątko wyglądało wyjątkowo żałośnie. I co ty na to? Los żołnierza nie jest zbyt zabawny, szeptał do kota. Malutki siedział na skrzyżowanych nogach obok legionisty i wypytywał go o możliwość zbawienia w niebie. Dwóch żołnierzy kłóciło się o niedopałek papierosa. Głosy wskazywały na Bauera i Krosnika. Stege podszedł do nas po cichu. — Gotowi? — Ruszamy. — Dołączymy do Iwana i będziemy szli razem z nimi do czasu, aż nie nadarzy się okazja, żeby przeskoczyć na drugą stronę. — Stary ma nadzieję, że się nie zorientują, kim jesteśmy. — To się nie uda — powiedział Bauer. — Maszerować w kolumnie z Iwanem. — Lepiej stąd wiejmy. Stary stał nieporuszony i dawał nam znaki do wymarszu. Kiedy szliśmy po drodze, żwir chrzęścił pod naszymi butami. Ledwie metr przed nami przeszła kompania rosyjskiej piechoty. Nie mieliśmy odwagi na nich popatrzeć. Mogliby rozpoznać w naszych oczach strach. Porta bezczelnie zaczął gwizdać rosyjską piosenkę wojskową i trudno dostrzegalne w ciemności sylwetki wyrównały szereg. Stary, powolutku, kierował Pluton na środek drogi. Już prawie byliśmy po drugiej stronie, kiedy jakiś głos krzyknął Równać do prawej, trzymać się z prawej. Odskoczyliśmy na prawo, jak koniki polne, a sąsiednią częścią drogi popędziła kolumna czołgów. Zwierzyczki wynurzyła się jakaś postać i zrugała nas po rosyjsku za wychodzenie na środek drogi, na pożegnanie czołgi ochlapały nas błotem. Stary znowu zaczął kierować nas na lewą stronę i wkrótce znaleźliśmy się w zaroślach. Porta z radości walnął rękami o uda. To było niezłe. Ruski pułkownik ochrzanił nas za zachodzenie środkiem drogi. Chyba by się zeszczał w gacie, gdyby mu ktoś powiedział, kogo zrugał. — Nie ciesz się przedwcześnie — ostrzegł go Bauer. — Jeszcze nie doszliśmy. — Jak daleko jest stąd do Orszy? — spytał Stege. — Sto dwadzieścia kilometrów — odpowiedział mu stary. — Przez bagna i lasy. O świcie dotarliśmy do bagien. Umierając ze zmęczenia, padliśmy w błoto. Ledwo docierały do nas odgłosy kłótni Pluta z Jesteś za strańcem! krzyczał Pluto. Lubisz mordować, ochotniku? Wyczyść mi buty nazisto! Podsunął brudnego buta pod nos swojego rozmówcy. Zlizuj błoto, bo cię rozsiekam! Ty brudna świnio! ryknął Esesman i rzucił się na Pluta. Kopał i gryzł w desperacji. Wielka czerwona rana w miejscu amputowanej plucie małżowiny otworzyła się i krew poleciała mu po szyi i ramieniu. Malutki szybko zakończył walkę celnym ciosem kolby pistoletu maszynowego w głowę SSmana, ugodzony padł na ziemię, a w gardle mu zabulgotało. Pluto z trudem odzyskiwał oddech. Malutki kopał SSmana w genitalia, do każdego kopniaka dołączał długie przekleństwo. Obserwowaliśmy to widowisko bez najmniejszych emocji. Stary dał rozkaz do wymarszu. Ktoś spytał, co zrobić z nieprzytomnym esesmanem. Kopnij go w gębę i niech tu zgnije, powiedział porta. Przez cały dzień brnęliśmy w wodzie do ramion albo skakaliśmy z kępki na kępkę. Wlekliśmy się jeden za drugim. Osiemnastoletni rekrut źle ocenił długość skoku i z krzykiem wylądował w kleistej mazi. Jedynie bąbelki wskazywały miejsce, w którym zniknął. Późnym popołudniem osiągnęliśmy w miarę suchy grunt. Porta potknął się tak, że z ręki wypadł mu miotacz ognia. Chwilę później stary zarządził odpoczynek. Wycieńczeni zapadliśmy w sen podobny do transu. Reszta plutonu powłócząc nogami dołączała do nas, odpoczywaliśmy tak kilka godzin, kiedy Pluto nagle podskoczył, odbezpieczając pistolet maszynowy. Wszyscy momentalnie zajęli stanowiska bojowe. Bez hałasu załadowano i wycelowano rurę pancerfausta. Pomiędzy drzewami ukazały się dwie postacie. Ku naszemu zdziwieniu ujrzeliśmy SS-mana i krosnika. Odłożyliśmy broń i wróciliśmy do przerwanego odpoczynku. Leśną ciszę przerwał głos Stegego. — Gdzie jest moździerz? Natychmiast czujnie usiedliśmy. Atmosfera zrobiła się napięta. Krosnik ciężko dyszał. — Nie słyszałeś pytania? syknął Porta. — Gdzie jest moździerz? — Co cię to obchodzi? — odpowiedział Krosnik. — Nie jesteś dowódcą Plutonu. — Skąd ty się w ogóle wziąłeś? — Odwal się! odparł kapral w ciemnościach słychać było gardłowe, podobne do zwierzęcych odgłosy zostań na miejscu, pluto krzyknął stanowczo stary nie zezwalam już na żadne bójki krosnik, natychmiast wracaj po moździerz i nie pokazuj się tu bez niego krosnik zniknął za drzewami leżeliśmy w ciszy i słuchaliśmy odgłosu oddalających się kroków nigdy go już nie zobaczymy — szepnął Bauer. Nikt nie miał ochoty na komentarze. Po czterech godzinach stary zarządził dalszy marsz. Buty ocierały do krwi, pasy i sprzączki wrzynały się w ciało, wyrzuciliśmy hełmy i pojemniki z maskami przeciwgazowymi. Z urwistego wzgórza zobaczyliśmy rozciągający się przed nami bezkresny obszar zieleni. Wyglądało to tak, jakbyśmy znaleźli się pośrodku wielkiego zielonego oceanu. Stary zarządził pół godziny odpoczynku. Później przedzieraliśmy się przez gęste zarośla, torując sobie drogę bronią i siekierami. Racje żywnościowe szybko się skończyły. Głodni i spragnieni nieprzerwanie podążaliśmy naprzód. Wciąż dochodziło do kłótni. Najbardziej niewinna uwaga była odbierana jak obraza. Tylko stary był ciągle skoncentrowany i maksymalnie opanowany, idąc palił fajkę. Ramię obciążał mu pistolet maszynowy. Od czasu do czasu sprawdzał kierunek marszu przy pomocy mapy i kompasu. Porta zastrzelił lisa i zająca zjedliśmy je na surowo obawialiśmy się rozpalić ogień dym mógłby nas zdradzić mięso lisa natarliśmy cebulą żeby usunąć mdły zapach cuchnęło czy nie zjedliśmy wszystko do ostatniej chrząstki kilku ludzi odpadło po drodze bez specjalnego przekonania staraliśmy się zachęcić ich do wysiłku, po czym szliśmy dalej swoim tempem, nie oglądając się już na jęczącego towarzysza, który błagał o minutkę odpoczynku. Niektórzy doganiali nas na postojach. Kiedy zatrzymaliśmy się dla nabrania wody, kapral Torgał wpadł w szał i najpierw ranił portę nożem w policzek, a potem wbił mu ostrze w ramię. Malutki i Pluto rozdzielili ich. Malutki znokautował kaprala. Porta wyciągnął swój nóż i już miał rozpłatać napastnika, kiedy stary powstrzymał go. Daj mu żyć. Ruszamy. Pluto bez słowa skinął głową, pochylił się nad nieprzytomnym, zabrał mu broń, splunął na niego i ruszył z pozostałymi. Co pięćset metrów Stege robił na drzewach znaki dla tych, co nie nadążali. Czwartego dnia dotarliśmy do wąskiej, leśnej drogi z kolejnami po przejściu wozów konnych. Stali oparci o drzewo. Dwóch niewysokich mężczyzn ubranych w brązowe uniformy z pistoletami maszynowymi przewieszonymi przez ramię docierała do nas woń palonej machorki. Natychmiast zamieniliśmy się w zabójców w prawdziwych jaskiniowców XX wieku. Bez szmeru skradaliśmy się w trawie. Dobrą osłoną okazało się koryto strumienia, zupełnie blisko, już pewni zdobyczy, zaczęliśmy się czołgać. Porta spojrzał na pluto, który był już gotowy do skoku, ukryty za kępą darni, rozgarnął trawę, żeby mieć lepsze pole obserwacji. Słońce wyszło z zachmur i oświetliło stojących mężczyzn. Jeden z nich przesunął czapkę z zielonym krzyżem na tył głowy, na nadgarstku, wzdłuż nogi, wisiała mu na hajka, rodzaj palcatu. Wiedzieliśmy, co oznacza ta na i zielony krzyż. To było NKWD. Przez las przetoczył się grzmot, trzy pistolety maszynowe naraz przerwały ciszę, głośne rat tat 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 rozbrzmiewało tylko kilka sekund. Dwóch ubranych na brązowo mężczyzn w czapkach, z dachajkami w dłoniach zgięło się w pół i zwaliło na ziemię. Krwawa piana wydobyła się z ich ust i z uszu. Zgrzytnął metal, kiedy nowe magazynki załadowano do niemieckich pistoletów maszynowych. Znowu powróciła leśna cisza. Porta gwizdnął jak ptak... Długa przyzywająca nuta, inne ptaki odpowiedziały mu najpierw cichutko, później znaczącym chórem. Leżeliśmy bez ruchu i czekaliśmy w napięciu. Stary rozkazał rozwinąć się w tyralierę. Cztery karabiny maszynowe obejmowały szerokie pole ostrzału. Legionista podczołgał się do przodu i schował się w krzakach razem z Hajdem. Mieli ze sobą ognistą rurę. I twoju mać, szepnął ktoś w zaroślach. Zdołaliśmy dostrzec tylko górną część tułowia, resztę zasłaniały krzaki. W ciszy podążali do przodu około trzydziestu żołnierzy prowadzonych przez porucznika, padła głośna komenda, stanęli i zgromadzili się wokół sierżanta, znaleźli ciała swoich towarzyszy. Mortwej rzekł jeden z nich rozejrzeli się ubityj poprawił drugi stary podniósł rękę i opuścił ją tnącym ruchem mięśnie napięły się Ozdobieni zielonymi krzyżami mężczyźni z długimi nahaikami, właśnie mieli otrzymać ostatnie namaszczenie. Powietrze przeszedł długi, ostry i przerażający okrzyk Allah Allah Akbar. Błysnął nóż i ze świstem zagłębił się w piersi porucznika. Karabiny i pistolety maszynowe ostrzeliwały z bliska grupę Rosjan, którzy stali sparaliżowani ogłuszającym hałasem. Nagle kanonada ustała. Ruszyliśmy do szturmu, tnąc i waląc na odlew. Bez tchu dopadliśmy do strumienia i łapczywie piliśmy wodę. Hajde z dwoma innymi zbierali książeczki wojskowe zabitych Rosjan. Jeden usiłował udawać zabitego, ale wbity w udo bagnet szybko postawił go na nogi. Jąkając się zeznał, że stanowią eskortę grupy jeńców niemieckich, którzy znajdują się niedaleko pod strażą sierżanta i dwunastu żołnierzy. Porta owinął mu wokół szyi drut, dając do zrozumienia, co go czeka, jeśli chciałby nas oszukać albo wciągnąć w zasadzkę Pluto pierwszy dostrzegł wroga Trzech ludzi siedziało na pniu Zagrzechotał jego pistolet maszynowy i wszyscy padli jak dojrzałe jabłka Jeden żył jeszcze, ale dobił go strzał z P-38 Stary kazał się rozproszyć Karabiny maszynowe wysunęliśmy jako szpice. Porta wyforsował się na czoło i nagle krzyknął: Stoj, kidaj różie! skinął, żebyśmy podeszli. Dołączyliśmy do niego. Wskazał dziesięciu mężczyzn w brązowych mundurach, z rękami w górze, stojących na otwartej przestrzeni. Porta przyłożył nóż do gardła sierżanta i spytał: Gdzie są jeńcy? Sierżant odpowiedział w niezrozumiałym języku, jeden z Rosjan przetłumaczył: Więźniowie są w lesie razem z ciężarówkami. Malutki i legionista poszli tam i po chwili wrócili z tuzinem żołnierzy niemieckich i kilkoma rosyjskimi cywilami obojga płci. Stary rozkazał przeszukać Rosjan, później wzruszył ramionami i skinął na portę. Wiesz co musimy zrobić. Nie możemy ich ze sobą zabrać ani tym bardziej nie możemy ich tu zostawić, bo ściągną nam na kark cały batalion. Portał śmiechnął się złowrogo. Chętnie rozstrzelam te wszy z NKWD machnął na Bauera i Malutkiego. Zabieramy ich do lasu. Ruszyli, poszturchując jeńców pistoletami maszynowymi. Niemiecki kapral, który znajdował się wśród uwolnionych, krzyknął Dajcie mi broń, zastrzelę te świnie. Wczoraj w nocy rozstrzelali stu pięciu ludzi z naszej kompanii. Tam, niedaleko, pokazał ręką w kierunku północnym, dowódcę kompanii, porucznika Hubego przywiązali do drzewa i wbili mu nabój w czoło. Pluto rzucił mu pistolet maszynowy. Idziesz z nami. W lesie znowu rozległy się strzały. Dało się słyszeć kilka krzyków, potem zapadła cisza. Porta przebrał się w rosyjski mundur. Legionista musiał mu trzymać lusterko, żeby mógł siebie podziwiać. Dlaczego nie założysz munduru porucznika? Spytał malutki. Święty Jezu, masz rację. Przecież to jedyna okazja, żebym w tej wojnie został oficerem. Pobiegł do lasu i po chwili wyszedł z zakrzaków ubrany w mundur porucznika NKWD. Z nadgarstka zwisała mu długa nachajka, machnął nią kilka razy w powietrzu i krzyknął do nas, "Wybrudne dranie! Nadchodzi super towarzysz, komisarz porucznik Józef Portasowicz. Skończ z tymi bzdurami, rozkazał mu stary. Rosyjscy cywile z pokorą schodzili z drogi krzyczącemu i przepychającemu się porcie. Próbował przejrzeć się w strumieniu. — Co za wstyd, że nie mamy aparatu fotograficznego — denerwował się. — W Wadingen spadliby ze stołków, gdyby dostali widokówkę pokazującą pana portę jako szturm firera Stalinowskiej SS malutki chciał się również przebrać w rosyjski mundur ale nie znalazł swojego rozmiaru założył tylko czapkę z zielonym krzyżem próbując zatańczyć kozacki taniec z dwiema nachajkami zaplątał się w długi pejcz i stoczył się do strumienia szybko pozbieraliśmy się do dalszego marszu kilometr dalej znaleźliśmy ciała naszych żołnierzy zastrzelonych przez Wszyscy zginęli od strzału z nagana w tył głowy. Powykręcane ciała obsiadły muchy i mrówki. Jedna z uratowanych kobiet wpadła w histerię i odmawiała dalszego marszu. Pokazywała na zniszczone, dziurawe buty, które nie dawały żadnej ochrony obtartym do krwi stopom. Niewzruszeni szliśmy dalej. Po chwili usłyszeliśmy z tyłu jej płacz rannego zwierzęcia. Cienie wydłużyły się, noc ukryła żywych i umarłych, zapomnianych i opuszczonych. Gdzieś w ciemności pełzał Rosjanin z roztrzaskaną czaszką. Potykał się, wołał Boga, przeklinał swój kraj i łamiącym się głosem przywoływał przyjaciół. Inny przez cały czas przeszukiwał swoje kieszenie. Jeszcze jeden przytulił się do Darni i cicho opłakiwał swój los, kierując myśli do matki mieszkającej w wysokich górach Gruzji. Ukraińska wieśniaczka wpadła w panikę i zaczęła biegać dookoła, próbując uciec przed ciemnością, która odbierała jej rozum. Dwudziestu ośmiu niemieckich żołnierzy oraz czternaścioro Rosjan z uporem dalej przedzierało się przez gęsty las. Nad ranem znaleźliśmy się w pobliżu linii frontu. Przez cały dzień odpoczywaliśmy. Zmęczeni i wyczerpani drzemaliśmy w krzakach. Każde ścięgno i każdy mięsień bólem dawały znać o swoim istnieniu. Niektórzy z cywilów nie byli w stanie dotrzymywać tempa oddziałowi, który odpoczywał teraz na skraju lasu. Porta zdjął buty. Stopy miał całe we krwi. Używając bojowego noża ostrożnie pozbywał się zakrwawionej skóry. Powąchał ją z zainteresowaniem, skinął z zadowoleniem głową i wrócił do poprzedniej czynności. — Nie boli cię to? — zapytał malutki, który siedział z wyciągniętymi nogami i przeżuwał kawałek drewna. Legionista leżał na plecach z rękami pod głową i spał ciężkim snem. tego z esesmanem weszli na drzewo. Byli dobrze zamaskowani, z pomiędzy liści wystawała tylko lufa karabinu maszynowego. Po zmroku zwinęliśmy obóz i podążyliśmy wąską ścieżką. Prowadził porta ubrany w rosyjski mundur porucznika NKWD. Długi płaszcz falował wokół jego chudego ciała. Zamienił swój cylinder na wysoką, rosyjską, futrzaną czapkę. W dłoniach ściskał odbezpieczony pistolet maszynowy. Za nim maszerowali Pluto i Legionista. Słuchy kaszel kazał nam się natychmiast zatrzymać. Porta pierwszy wykazał się inteligencją, odepchnął Stegego i krzyknął «Idi Z mroku wyłonił się rozsły Rosjanin, sklął Portę za hałasy, ale zmienił ton, gdy Porta ryknął na niego po rosyjsku «Złapałem Niemca!». Wartownik zaproponował, żeby rozstrzelać Stege na miejscu. Poszturchując go lufą pistoletu maszynowego, kazał mu klęknąć. Miał trudności z właściwym kątem nachylenia głowy stege. Nagle Rosjanin wyrzucił ręce do góry. Jego broń upadła, a on sam poleciał do tyłu. Z gardła dochodziło chrapliwe bulgotanie. Porta uniósł go, rozluźniając zdrucianą pętlę. Zaszedł Rosjanina z tyłu i zarzucił mu drut na szyję. Po dwóch sekundach było po wszystkim. Stege zaśmiał się nienaturalnie. Nigdy więcej nie próbuj ze mną takich sztuczek ty stuknięty bękarcie porta zachichotał Nad linią frontu cicho szybowały flary z obu stron prowadzono ogień z karabinów maszynowych z nieba dochodził pomruk bombowców lecących na zachód pociski smugowe podążały w ich kierunku po czym eksplodowały Porta uniósł rękę, bez szmeru stanęliśmy nieruchomo, jak pnie pomiędzy drzewami, dokładnie na wprost rosyjskich okopów. Bez trudu rozpoznawaliśmy ziemianki, jakaś postać pojawiła się i zniknęła w poprzecznym okopie. Porta machnął do nas, cichy szept i przebiegliśmy przez nasyp, okop, mały pagórek, padaliśmy, powstaliśmy, znowu padaliśmy, tuląc się do tłustej ziemi, by na koniec stoczyć się po zboczu. Gdzieś zaczął ujadać karabin maszynowy, zagwizdały kule, luf broni automatycznej poleciał na nas ogień, zakasłało głucho kilka moździerzy, leżeliśmy płasko na dnie leja po bombie. Niemiecki karabin maszynowy zaczął strzelać długimi seriami tuż nad otworem w ziemi. Jedna z rosyjskich kobiet zaczęła wrzeszczeć i zanim zdołaliśmy ją powstrzymać, wyskoczyła z leja. Natychmiast stoczyła się z powrotem na dół, skulona, wydając nieartykułowane dźwięki. Cały brzuch miała podziurawiony pociskami karabinu maszynowego. Teraz już wiedzą, że coś tu się dzieje. Zaklął stary, nie zdziwię się, jak walną ciężkim kalibrem. Ledwo skończył, a powietrze zatrzęsło się od wybuchów pocisków z ciężkich moździerzy i armat siedemdziesięciopięciomilimetrowych. Jeden z byłych jeńców dostał odłamkiem w twarz, trzech innych zginęło, próbując uciekać z dołu. O świcie ostrzał ustał, ale żeby iść dalej musieliśmy przeczekać do zmroku. Malutki patrzył się na zabitych. Mężczyzna ranny odłamkiem w twarz głośno skowyczał. Malutki wskazał na jego ranę. — Ależ tam jest brudu. I to wszystko pod twarzą. Co to jest to szare? Stege pochylił się. — Mózg, a reszta to pokruszone kości. Popatrz, oko wisi mu tam, gdzie kiedyś były usta. — Jak nie masz uchwy, to zęby wydają się takie wielkie. Boże, co za koszmarny widok! — odwrócił się do malutkiego. — Po co się tak gapisz w ścipski bękarcie? — Zamknij się, z tego przerwał mu Porta. — Odczep się od malutkiego! — Zawsze się go czepiasz. Malutki był głęboko poruszony. — Właśnie, wszyscy się ze mnie nabijacie i ja nikomu nie wchodzę w drogę. Regionista poklepał go po ramieniu. Nie płać malutki, bo też się rozpłaczę. Będziemy już dla ciebie dobrzy i będziemy pędzili tych drani, co się z ciebie nabijają. Starszy sierżant, jeden z uratowanych, odezwał się poirytowany. Musicie się ze wszystkiego naśmiewać. Nie jesteście sami, wy zbiry. Porta wsparł się na łokciu. Przymknij się, jesteś naszym gościem. Jak ci się nie podoba, to spadaj. Dwa kroki do góry i naprzód. Jakbyśmy cię nie uratowali, to byłbyś już w drodze na kołymę, a po dwóch latach pochowaliby cię w dalnie stroju. Myślisz, że z kim masz do czynienia? napadł na niego starszy sierżant. Od kiedy to kapral w taki sposób zwraca się do sierżanta? Zdumiony porta pokiwał głową. Dobry Boże, rozum ci odjęło? Myślisz, że jesteś wciąż w Niemczech, gdzie możesz nam kazać lizać swoje buty? — Zajmę się tobą, jak tylko wrócimy — rzucił sierżant. — Jezu — rzekł Bauer — to brzmi jak pogróżka. — Sąd polowy, więzienie, dwunastoosobowy pluton egzekucyjny. Z tobą też się policzę po powrocie — ostrzegł starszy sierżant. Pluto pochylił się w jego stronę i zaczął badać jego naramienniki — te białe naszywki mówią, że jesteś pełnym sierżantem. Milczeć, wściekł się starszy sierżant, tobie też nie ujdzie na sucho. Oliczymy wszystko we właściwym czasie. Ja tutaj dowodzę, powiedział cicho stary. Starszy sierżant odwrócił się i popatrzył na Starego. Stary leżał na dnie leja z zamkniętymi oczami. Kilka godzin po zapadnięciu ciemności legionista bezszelestnie podczołgał się do niemieckich pozycji i poinformował artylerzystów, żeby do nas nie strzelali. Po trzech godzinach zauważyliśmy umówiony znak świetlny z dwóch lamp sygnalizacyjnych. Pojedynczo czołgaliśmy się ku naszym okopom. Porta dotarł ostatni. Brakowało tylko starszego sierżanta. Nikt nie wiedział, co się z nim stało. Na obiad serwowano najbardziej wyszukane potrawy. Obfitość dań przyprawiała o utratę zmysłów. Porta rozkazał nawet, żeby z tego wyczyścił mu buty przed posiłkiem. Wyrzucaliśmy wypalone zaledwie do połowy cygara. Malutki przekonywał nas, że robią tak od zawsze. Stary zażyczył sobie, aby podano mu kawę na świeżej serwetce. Wszyscy czuliśmy się jak wielcy panowie. Pluto grał rolę największego paniska, lecz niezbyt długo. dwadzieścia. Co panowie zamawiają? Nasze stanowiska znajdowały się w rzadkim zagajniku. Miejsce było piękne i spokojne. Co pięć minut dość daleko od nas wybuchało kilka pocisków artyleryjskich. Słońce rozgrzewało kości i świeciło jakby już wiosennym ciepłem. Pluto siedział przed okopem i cerował skarpetki, zrzucił kurtkę i koszulę. Od czasu do czasu krzyczał coś w naszą stronę, dorzucając do konwersacji komentarze. Dostarczono nam prowiant, podwójne racje. Dostaliśmy także tytoń do fajek i po kartonie papierosów. Porta trzymał swój karton wysoko i ze szczęściem oznajmiał wszystkim. Berlińczycy palą tylko funo. Czuję zapach Wedingen i stare dobre Friedrich miejsce, gdzie stoją kurwy za dziesięć marek. Ach, panienki. Westchnął malutki. Ciekawe, czy dadzą nam jeszcze przepustki. To byłaby potworność, powiedział Pluto. Dostać kulkę i wcześniej nie złożyć wizyty w burdelu. Malutki spojrzał na jego dłoń. Nie strasz, popatrzmy na twoją linię życia. Pluto podał mu rękę. Twoja linia jest krótsza od mojej. To dobrze. Będę wiedział, że zostało mi trochę życia, dopóki będziesz się tu kręcić. Masz śmieszne linie na dłoni. Ciężko sapiąc nadszedł kwatermistrz i spytał poważnie, czego życzymy sobie na jutrzejszy obiad. Chcesz przez to powiedzieć, że możemy zamówić, co zechcemy? Podejrzliwie zapytał porta. Tak, cokolwiek zamówisz, to dostaniesz. Co chciałbyś zjeść? Kaczkę pieczoną z cykorią, suszonymi śliwkami, buraczkami oraz turecką orkiestrą, powiedział porta i puścił grzmiącego bąka. Powąchaj tego draniu! Cały świat witamin fruwa w powietrzu! Kwatermistrz zapisał zamówienie, powtarzając je na głos. Gapiliśmy się na niego, nie mogąc wyjść z zaskoczenia. Stege wyciągnął szyję w jego kierunku. Dla mnie świeża pieczona wieprzowina z musztardą. Oczywiście, odparł spokojnie kwatermistrz. Jezu Chryste, oszalałeś? rzucił stary. Obrobiłeś spiżarnię grubego hermana? Kwatermistrz wyglądał na urażonego, będę udawał, że tego nie słyszałem. Co chciałbyś zjeść jutro? Spełniasz każde życzenie, co tylko zapragniesz. Całego pieczonego prosiaka z ziemniakami. Triumfalnie oświadczył Stary, przekonany, że to zamówienie wstrząśnie kwatermistrzem. Pieczony prosiak z ziemniakami kwatermistrz bez zmrużenia oka zapisał w notatniku. Możesz przysiąc, że to dostanę? krzyknął Stary. Chcesz dostać to, co zamówiłeś? Staremu z ledwością udało się skinąć głową. Jego twarz przybrała wyraz debila. No to dostaniesz. Pluto zeskoczył na dół, leżał na ziemi wpatrując się w kwatermistrza. Dwie kuropatwy z pełnym przybraniem. Proszę bardzo padła odpowiedź, po czym zamówienie znalazło się w notesie. Boże szepnął malutki, nikt mnie jeszcze nie zapytał, co jest grane? Masz zostać jutro rozstrzelany? Przestań marudzić i wyśpiewaj zamówienie na jutro przerwał zniecierpliwiony kwatermistrz. Wątróbka wieprzowa ziemniaki Pire i gorące lane kluski na mleku. Dla mnie poison z arito, verts i pomfrite, zamówił legionista. Kwatermistrz spojrzał na niego zdumiony. Gadaj mendo po niemiecku. Legionista wręczył mu karteczkę z zamówieniem napisanym po francusku. Sprawdź sobie w słowniku i niech Bóg cię broni przed pomyłką. Zupa ogonowa i dziesięć porów ze spaghetti, piętnaście sadzonych jajek z cebulką, przypieczone dwustronnie, zawołał Bauer. W porządku, odpowiedział kwatermistrz, dopilnuję, żeby nawet cebulka była z dwóch stron opieczona, ty głupia świnio. Kiedy już wszyscy złożyliśmy zamówienia, kwatermistrz zamknął notes, schował go i oświadczył: wszystkie wasze życzenia zostaną spełnione. Wywredne bydlaki. von Baring rozkazał, żebyście otrzymali wszystko, cokolwiek sobie zażyczycie. Batalion dostał dodatkowe przydziały, a on chce wywołać sensację. A ty, co będziesz jutro jeść? Nóżki wieprzowe z kiszoną kapustą, sałatkę warzywną, jakiś drób z czosnkiem, chyba pieczonego gołębia i pieczonego kurczaka. Jeżeli coś jeszcze zmieszczę, to na deser zjem budyń. Kiedy oddalał się, patrzyliśmy się na niego zupełnie o niemieli. Pluto doczołgał się do swojego pnia i zabrał się do cerowania skarpetek. Stary zwrócił się do Petersa, który swoim zwyczajem palił samotnie fajkę. Co przeskrobałeś, że wsadzili cię do dwudziestego siódmego pułku? Peters popatrzył w milczeniu na Starego, wytrzepał popiół z fajki i zaczął ją od nowa napełniać. Powoli i z namysłem. — Chcesz się dowiedzieć, dlaczego tu jestem? Rozejrzał się wokół po pełnych ciekawości twarzach. — Dobra, powiem ci. Kiedy naziści doszli do władzy, rodzina mojej żony zdobyła bardzo wysoką pozycję. Mój teść został laiterem. Okazałem się być niepożądanym zięciem. Powiedzieli, żebym się wynosił mieli spreparowane zeznania ludzi, którzy gotowi byli zaświadczyć, że jestem przestępcą. Byłem niestety na tyle naiwny, że stanowczo odmówiłem, później już jawnie grozili mi, a ja, jak jakiś głupek, jeszcze bardziej trwałem w uporze. Przez kilka lat siedzieli cicho, później dostałem ostatnie ostrzeżenie. To było rankiem, a już wieczorem przyjechała policja. Spędziłem osiem tygodni w celi. Potem zaprowadzono mnie przed oblicze wielkiego urzędniczyny, był bardzo grzeczny i diabelsko poprawny, miał idealnie dopasowane chusteczkę do nosa, skarpetki i buty, gładziutko ogolony, a fryzura jakby przyszedł wprost od fryzjera. Każde słowo zostało skrupulatnie zaprotokołowane przez uśmiechającą się do mnie kobietę kiedy zaprowadzono mnie do piwnicy nie wiedziałem jeszcze za co jestem zatrzymany eskortujący mnie ssman zabawiał swojego kolegę mówiąc o tym co mnie czeka jeszcze jeden naprzemiał w moabicie główka szybko spadnie zamiast siedzieć cicho tłumaczyłem im że jestem niewinny walnęli mnie gumową pałką mówiąc oczywiście wiemy że nie podpaliłeś raichstagu Trzy, cztery razy w ciągu nocy wywlekali mnie na korytarz, a po kilku zwyczajowych kopniakach oraz kuksańcach w ucho kazali mi skakać wzdłuż korytarza razem z kilkoma innymi więźniami. Musieliśmy przy tym wyć jak wilki, albo krakać jak kruki, w zależności od upodobania strażników. Zmuszali siedemdziesięcioletniego mężczyznę do stania na rękach, a kiedy już mu się to prawie udawało, bili go po gonitaliach. Długo wytrzymał? spytał Stege. Niezbyt długo odparł Peters. Za każdym razem spadało mocne, szybkie i precyzyjne, wymierzone uderzenie dokładnie w to samo miejsce. Po trzech razach staruszek tracił przytomność. Ale możesz kogoś ocucić pięć, sześć razy stosując kwas siarkowy czy podobnie wyrafinowane metody. O drugiej w nocy wezwano mnie na rozprawę sądową. Najpierw na świadka wezwali moją żonę, wskazała na mnie i krzyknęła: Ten zbrodniarz zgwałcił dziecko. Opluła mnie, dwóch policjantów musiało ją przytrzymywać, żeby nie rzuciła się na mnie. Odjęło mi mowę. Mój teść spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: Jak mogłeś tak postąpić z własną córką? Modlimy się za twoje zbawienie. Reszta świadków to była zwykła hołota. Włącznie z pastorem, który ozdobił się żelaznym krzyżem za wojnę 1914-1918. Czy to nie śmieszne — przerwał mu stary — że tak wielu bezrobotnych oficerów zostało pastorami? Jak to możliwe? — To oczywiste — odpowiedział mu Porta — zawód oficera w czasach pokoju to zajęcie dla tych, co nie chcą sobie skalać rączek robotą. Kiedy takie chłopaki zostają bez pracy, szukają czegoś podobnego do leniwego życia oficera. A co jest najbardziej podobne? Żywot pastora, mój przyjacielu. Nigdzie indziej nie da się tak dobrze pielęgnować lenistwa, kamuflując przy okazji głupotę. Weźcie też pod uwagę stosunek prostych ludzi do duchownych. Te szatańskie pomioty mogą wszystko powiedzieć zambony i nikt im nic nie powie. To jako żywo przypomina im życie w koszarach. Peters podjął swoją tragiczną opowieść. Powolutku zmiększali mnie. Postawili mi zarzut nieobyczajnego zachowywania się wobec córki. Umarła na trzy miesiące przed rozprawą. Wiecie, jak to jest? Standardowa procedura: cztery dni w podziemiach i przyznałem się do wszystkiego. W protokole podpisałem, że nie wywierano na mnie przymusu oraz że byłem traktowany poprawnie. Ogłoszenie wyroku zajęło sądowi dziesięć minut. Mieli dużo pracy. Tego dnia skazano na karę śmierci siedem osób. Dostałem pięć lat. Drobiażdek, można się uśmiać, powiedział mi recydywista, który dostał dwadzieścia. Znacie moabit, nie? Dowódca straży był mistrzem w utrzymywaniu porządku. Wyruszał na obchód w butach na gumowych podeszwach i mogłeś sikać się ze strachu, kiedy znienacka zaglądał do celi przez Judasza. Potrafił otwierać drzwi z szybkością mistrza świata. W mgnieniu oka wkładał wielki klucz do zamka. Słyszałeś tylko zgrzyt i drzwi otwierały się z hukiem. Widziałeś rząd błyszczących guzików i niebieski mundur. Spod wielkiej czapki wyglądała drobna diabelska twarz. Jeśli nie zdążyłeś stanąć na baczność w chwili, gdy się pojawił, to tylko Bóg mógł cię uratować. Uwielbiał stawać ludziom na palce. Na moje nieszczęście znalazł kiedyś kawałek ołówka, ukryty za oknem. Bóg jeden wie, jak na to wpadł. Musiałem go wyrzucić. Na szczęście nie znalazł listu, który napisałem wbrew przepisom. Nazywaliśmy go rentgenem i to pasowało do niego jak ulał. Znaleziony ołówek kosztował mnie dwadzieścia batów. A jednak Moabit był jak w czasy w porównaniu do Szernbergu. Peters popatrzył na nas, zapalił fajkę i wzruszył ramionami. Nie ma potrzeby wdawać się w szczegóły. Wiecie wszystko, Torgał, Legri Dachał, grosrosen i innych obozach koncentracyjnych. W Szernbergu przywiązywali nas do kaloryferów, dopóki nie przypiekliśmy sobie pleców. Potem nas odwracali. Siedemdziesiąt pięć batów bykowcem nie było czymś nadzwyczajnym. To byli mistrzowie w przeprowadzaniu egzekucji. Często słychać było spadający nóż gilotyny. Kiedyś lina na szubienicy bez przerwy się zrywała i zmusili jednego z więźniów, żeby dobił skazańca uderzeniem w czoło tak, jak się szlachtuje bydło. Mieliśmy nawet takiego strażnika, który zabijał ludzi starym mieczem, ale zabronił mu tego komendant obozu. Rzucił zdrajcę do wanny z kwasem, a nad powierzchnię wystawała mu tylko głowa. Porta spojrzał na naszego Esesmana. Co ty na to bracie? Powinno ich się łamać kołem, wyszeptał Esesman. To nie do wiary. Nie zrozumcie mnie źle. Wierzę w każde słowo Petersa i przysięgam, że już więcej nie uwierzę w gadki Adolfa i jego bandy. Pokażcie mi jednego z tych gnoja, przyniosę jego łeb. Porta uśmiechnął się i pokiwał głową z aprobatą. Przypomnę ci to. Może któregoś pięknego dnia będziesz mógł zapolować razem z Józefem Portą, nasłuchuj uważnie, żeby nie przegapić grania myśliwskiego rogu. Pewnego dnia zaprowadzili mnie do lekarza, kontynuował Peters, a ten po prostu wysterylizował mnie. Rozumiecie, podpadałem pod paragraf 175. Kilka miesięcy potem znalazłem się w karnym batalionie szkolnym. Wszyscy wiecie jak tam było. Teraz jestem z wami i czuję się tu jak u siebie w domu. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów mogę odetchnąć i nie mam zamiaru wracać do domu. Po policzkach popłynęły mu łzy. Jeśli zawiedzie mnie odwaga to skończcie ze mną. Nie boję się śmierci, ale powrotu do więzienia wszystko jedno, niemieckiego czy u naszych kolegów z drugiej strony. Nie umrzesz w Rosji, wrócisz z nami do domu, żeby zrobić rewolucję, zadecydował porta i poklepał go po ramieniu. No, no, powiedział Stary. Jest wiele rachunków do wyrównania. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nikt nam może nie uwierzyć. Chciałbym spotkać choć jedną osobę, która zdecydowałaby się poznać prawdziwe oblicze sprawnie działającej maszynerii wojennego wymiaru sprawiedliwości i śledztwa. Po wojnie będą tylko potrząsać głowami i powiedzą, że nic takiego nie miało miejsca, że bito cię. Ale przecież nie umarłeś od tego. Myślicie, że ktoś pozwoli wam się zemścić? Jesteście naiwni jak dzieci. Sądzisz, że nikt mnie nie będzie słuchać jak skończy się wojna? spytał Porta. Niestety jestem tego pewien, powiedział z przekonaniem stary. W porządku. Od teraz wiem, co jest moim świętym obowiązkiem, rzekł Porta. Wykończę każdego członka partii lub szaleńca z SS, którego spotkam na mojej drodze. Podniósł do góry swój karabin snajperski, przeładował go ze złowieszczym trzaskiem. To nonsens, zadrwił stary. Oni bez trudu zajmą się tobą. Chyba nie masz zamiaru znaleźć się w torgał. Najwyraźniej nie znasz jeszcze Józefa Porty Kaprala z Bożej Łaski, ale wspomnisz moje słowa, kiedy zabrzmi zawołanie myśliwskie. Zaczął pogwizdywać myśliwską piosenkę. Ein Jäger aus Kurpfalz der Reitet durch den Grünenwald stary pokręcił głową. Zupełnie ci odbiło. Jeśli nie chcesz mnie posłuchać, to przynajmniej bądź cicho. Nie mam najmniejszego zamiaru być cicho, stary cykorze zarżał porta. Od czasu do czasu kilku z nas wychodziło na przedpiersie okopu. Siedzieliśmy plecami do nieprzyjaciela. Ruscy zachowywali się równie niefrasobliwie. Nie padł ani jeden strzał. Co pięć minut przelatywały nad naszymi głowami nieliczne pociski artyleryjskie. Porta grał na flecie. Na kolanach usadowił mu się kot. Malutki krzyknął do Pluta. — Jakbyś zobaczył, że leci jakiś pocisk, to nas poinformuj. — Nie ma sprawy! — odkrzyknął mu Pluto tak głośno, że zdziwieni Rosjanie spojrzeli w naszą stronę. Kiedy zorientowali się, że nie oznacza to żadnego ataku, pomachali do nas i roześmiali się. Jeden krzyknął do Pluta, uważaj na przeciągi i pokazał w stronę miejsca eksplozji kolejnego pocisku. Dzięki za ostrzeżenie, odpowiedział Pluto, będę uważał. Macie jakąś wódkę? Zawołał Iwan. Nie, krzyknął Pluto. A wy macie? Od tygodnia nie dostaliśmy ani kropelki. Ta wszawa wojna. Nawet wódki brakuje. Macie sucho w ziemiance? My dostaliśmy dobry piec i nie jest już tak źle Pluto przyłożył dłonie do ust i odtrąbił tutaj też mamy sucho potrzeba nam jakichś dziewczynek macie jakieś? Nie te głupie świnie nam nie dowożą nie mieliśmy żadnego towaru od pięciu miesięcy rosjanin pomachał ręką i zniknął Pluto odwrócił się do nas i zaczął rozmowę Słyszeliście, że ten facet, co napisał piosenkę Es ist so schön, soldat zu sein", popełnił samobójstwo? Dlaczego? zapytał porta. Nie rozumiesz? uśmiechnął się Pluto. Kiedy otrzymał powołanie do wojska, zorientował się, jakie bzdury wypisywał. Wpadł w depresję i powiesił się na szelkach wprost przed drzwiami gabinetu pułkownika. Pluto głośno się roześmiał. Obok eksplodował kolejny pocisk, zeskoczyliśmy natychmiast na dno zagłębienia, dookoła latały ze świstem odłamki i uderzały w ściany okopu. Poczułem mocne uderzenie w plecy. Przyłożyłem do tego miejsca rękę, była cała umazana we krwi. Palce skleiły się ciepłym i gęstym płynem, usiadłem zaskoczony, otworzyłem usta i poczułem, że krew spływa mi po twarzy. Tuż przede mną leżała odcięta odłamkiem głowa Pluta z wytrzeszczonymi, wpatrującymi się we mnie oczami. Wargi były cofnięte i odsłaniały zęby w grymasie przypominającym uśmiech. Długie, mięsiste włókna zwisały z otworów szyi, krew wsiąkała w suchą ziemię. Przez chwilę zamarłem jak sparaliżowany. Później owładnęła mną panika, z wyciem wyskoczyłem z okopu. Gdyby stary mnie nie złapał za nogę, pobiegłbym na pewną śmierć. Pochowaliśmy Pluta w lesie pod Jodłą. Na pniu, pod którym spoczął nasz towarzysz, Porta wyciął jego nazwisko i krzyż. — Jeszcze jeden ze starej gwardii z 1939 roku — powiedział przygnębionym głosem stary — Zostali już tylko nieliczni. Malutki był wstrząśnięty, teraz moja kolej jęczał, linia życia pluta była tylko trochę krótsza od mojej. Nikt nic nie powiedział. Stege przeglądał dobytek poległego. Stary portfel z kilkoma markami i rublami, małe, wyblakłe zdjęcie dziewczyny z rowerem, scyzoryk, trzy klucze. Pierścionek wykonany z kości i dwa jasnoniebieskie znaczki poczty polowej. Niedokończony list do dziewczyny z Hamburga. To był cały majątek kaprala Gustawa Aikena. Odszedł dobry przyjaciel. Nie doczekał wielkiej fety. Nigdy też nie usiądziemy razem nad brzegiem łaby plując do wody. Cisza zapadła na długo. Z głębokim żalem zawiadamiamy państwa, że wasz syn poległ na polu chwały. Jestem jednakże szczęśliwy, mogąc donieść, że zginął bohaterską śmiercią żołnierza, walcząc za Adolfa Hitlera i wielkie Niemcy. Zginął jak mężczyzna wierny przysiędze. Heil Hitler, Führer pozdrawia i dziękuję za wasze poświęcenie. Bóg wam to wynagrodzi. Tylko w naszym pułku wysłano podczas wojny dwadzieścia tysięcy takich zawiadomień. Dwadzieścia jeden. Porta był podekscytowany. Biegał dookoła nowych wielkich czołgów, które właśnie przyszły do pułku, z rozkoszą kopnął w gąsienice tygrysa. Malutki napełniał zbiorniki paliwem. Zasobniki na amunicję zostały wypełnione pociskami do armaty i taśmami do karabinów maszynowych. Legionista pocałował pocisk przeciwpancerny. — Odpowiedni ładunek na dupę Iwana — rzekł do kawałka stali, po czym podrzucił go staremu i mnie. Wielka czołgowa armata kalibru 88 mm została opuszczona po raz dwudziesty. Gruntownie przejrzano dwa karabiny maszynowe, sprawdzono przyrządy celownicze, porta testował silnik, aż drżała ziemia. Z hukiem silników wyruszyliśmy o zmroku, szerokie stalowe gąsienice miażdżyły błoto i poszycie lasu, chaty drżały, kiedy wielkie maszyny bojowe przejeżdżały obok nich. Czy ktoś wie dokąd jedziemy? Krzyknął siedzący pomiędzy drążkami mechanizmu skrętu porta. Rozkazali jechać, to jedziemy, ale dokąd to do cholery? Byłoby miło wiedzieć coś więcej. Jedziesz, ponieważ jest wojna, przerwał mu malutki. Jak zobaczysz jakiś Rosjan w pobliżu, to grzecznie powiedz, drogi malutki, czy byłbyś tak dobry i wziął się za tych komuchów? A ja zegnę mój paluszek i nasz stary przyjemniaczek rozrzuci nad Iwanem konfetti. Zamknij się, powiedział Porta. Nie masz pojęcia czym jest wojna, głupi dupku. Zatrzymaliśmy się na północny wschód od Olewska. Dowódców kompanii wezwano na odprawę i przydzielono zadania dla każdej z nich. Z ciemności wynurzyły się szare sylwetki. Byli to grenadierzy pancerni i strzelcy zmotoryzowani. Usiedliśmy na czołgach rozmawiając. Sierżant ze 104 pułku mówił, że szykuje się coś poważnego. Roi się tu od jednostek pozbieranych z całego frontu. Patrzcie, tam idzie ekipa z miotaczami ognia. Pochyliliśmy się, żeby przyjrzeć się im lepiej. Nadciągali niscy, twardzi faceci obładowani łatwymi do rozpoznania butlami na plecach. Byli to milczący, mrukliwi ludzie. I gdyby ktoś ich zapytał czym się zajmują, odpowiadali wyłącznie monosylabami. Malutki zagadnął ich sierżanta, chcąc się dowiedzieć czy obsługa miotacza to ciężkie zajęcie. Usłyszał: "Nie, to czysta radość, dupku". Rzucił ciężkim zbiornikiem w malutkiego: "Spróbuj biegać i skakać z tym na plecach, gdy Iwan strzela do ciebie ze wszystkich luf". Malutki spojrzał z ale sierżant zajmował się już przygotowywaniem sprzętu swojego oddziału. Przepraszam za pytanie. Spadaj, krzyknął sierżant. Malutki z radości klepnął się po udach. Sierżant z szybkością błyskawicy zdzielił malutkiego w podbródek, ale malutki stał nieporuszony jak skała. Wtedy sierżant uderzył go w żołądek z takim samym rezultatem. Trzeci cios wylądował niczym młot pod żebrami Malutkiego, ale zanim sierżant zdążył odskoczyć, Malutki złapał go i przytrzymał. Malutki groźnym tonem powiedział, bądź grzecznym chłopczykiem, bo Malutki się na ciebie rozzłości. Cisnął sierżantem, a ten przetoczył się po ziemi. Nie mówiąc nic więcej, Malutki wdrapał się do wieżyczki i splunął w kierunku ekipy z miotaczami. Odwrócił się do porty, który wychylił się do połowy z włazu kierowcy. Malutki, porta i legionista rozpoczęli długą dysputę o sznapsach. Kiedy wyczerpali temat, zajęli się z kolei rozważaniami o rodzaju bielizny, który najbardziej pasuje dziewczętom. Czołgi nieprzyjacielskie! Rozległ się nagły okrzyk. Ta informacja natychmiast podziałała na wszystkich. Ryczą silniki, migają światła, czołgi obracają się, gąsienice klekocą. Kompanie wozów z łomotem przejeżdżają przez wioskę. Mijają wzgórze. Po sześciu kilometrach jazdy w kierunku wschodnim przekraczamy szeroką szosę. To arteria komunikacyjna Żytomierz-Lwów. Później kolejne wzgórze. Cały dwudziesty siódmy pułk atakuje szerokim klinem. Kompanie piąta i siódma jadą na czele szyku. Malutki stoi w wieży z pociskiem przeciwpancernym w rękach. Czerwona lampka podświetla czarne F. Znak, że całość uzbrojenia została odbezpieczona. Maszyneria niosąca śmierć jest gotowa do zabijania. Porta pogwizduje beztrosko znad swoich drążków kierowniczych. Prawie przykleił się do szczeliny obserwacyjnej. Legionista dmucha w słuchawkę, sprawdzając radio, kilkoma szybkimi instynktownymi ruchami ładuje swój karabin maszynowy i jest już gotowy do rozpoczęcia walki. Przez interkom słyszymy głos Stegego, dowodzi czołgiem numer dwa. Pozdrawia legionistę. Oglądam okolice przez przyrządy celownicze. Ze szczytu wzgórza okolica rozpościera się pod nami jak wielka panorama. Drogi zapełnione rosyjskimi pojazdami i artylerią. Na skrzydle, jakieś 8 lub 9 kilometrów od nas, dostrzegamy liczne T-34 i Su-85. Łużyny znajdują się pod ciężkim ostrzałem rosyjskiej artylerii. Około południa odkrywamy zgrupowanie czołgów rosyjskich stojących w szyku defiladowym niecały kilometr od nas. Czołg obok czołgu. Przez lornetki można dostrzec palących papierosy i rozmawiających ze sobą członków załóg. Wszystkie czołgi są, tak samo jak nasze, pomalowane na biało, a na wieżyczkach mają wymalowane numery. Z krótkofalówek dobiegają nerwowe komentarze. Słyszymy, jak von Baring pyta Chinkę. — Czyje to czołgi? Pada niepewna odpowiedź. Nie wiem. Jedź wolno naprzód. Musimy ich zidentyfikować. Może są z 17. dywizji pancernej. Mieli nas wspierać na skrzydle. Włazy pozostają otwarte, żeby móc lepiej prowadzić obserwacje. Ostrożnie wychylamy głowy. To nasi, szepce legionista. Zobacz jaką ma długą lufę. To pantera. Myślę, że masz rację, wycedził powoli stary. Mają zbyt kanciaste wieżyczki. To nie mogą być te trzydzieści cztery. Powoli, porta, powoli. Jeśli podjedziemy zbyt blisko, a okaże się, że to Iwan, to rozwalą nas zanim zdążymy powiedzieć Amen. Malutki wysunął się do połowy zwierzyczki. Do cholery. To nie może być Iwan. To są typowe koła pantery, siedzą tam i śmieją się, że nas tak wystraszyli. Podjechaliśmy już prawie na odległość pięciuset metrów i nic się nie stało. Ze strachu jesteśmy bliscy załamania nerwowego. W każdej chwili sześćdziesiąt armat czołgowych dużego kalibru może otworzyć do nas ogień. Powolutku zbliżamy się, kołysząc się na boki. Wydaje się, że nawet czołgi spociły się ze strachu. Nagle ludzie przed nami gwałtownie podrywają się, wskakują do czołgów, cztery z nich obracają się i ruszają wprost na nas. Równocześnie w eterze rozpoczyna się piekielny raban, wyłapujemy pojedyncze słowa otworzyć ogień to Rosjanie, atakować na wprost ognia. Zanim ktokolwiek z naszych zdążył wystrzelić, rozlega się huk armat rosyjskich czołgów, chybili pomimo bliskiej odległości. Dziesięć sekund później cztery zmierzające w naszym kierunku czołgi zostają wysłane do piekła. Dostały równocześnie od każdego naszego wozu, który miał ich w zasięgu przyrządów celowniczych. Wszystkie osiem kompanii dwudziestego siódmego pułku miota pociski w pojazdy Rosjan z tej odległości nawet nasze armaty siedemdziesiąt pięć mm są dla nich śmiercionośne. Kroczymy się w ich stronę, a ziemia i błoto wylatują spod gąsienic. Pocisk za pociskiem trafia w cel. Wkrótce cały obszar starcia spowija czarny jak węgiel, mdlący dym z płonących czołgów wroga. Załogi próbują uciekać, ale padają skoszone przez karabiny maszynowe i miotacze płomieni. Wielu miażdżą gąsienice. Około tuzina czołgów próbuje się wymknąć, trafiają je celne pociski, armat 105 mm, kompania wsparcia próbuje ściągnąć na siebie ich ogień, ale nasze ofiary skupiły się w statku, jak świnie zbiegłe z chlewika. Ścigamy ich w dół doliny, gdzie znajdują się w sytuacji bez wyjścia, zajmujemy znakomite stanowiska i strzelamy do nich, jak na ćwiczeniach. Po chwili szaleńczej nawały ognia pada komenda przerwać ogień świadectwem potyczki jest osiemdziesiąt pięć wypalonych wraków T-34. Wszystko trwało pół godziny. Mój Boże, śmieje się stary, to więcej niż w najśmielszych marzeniach Gebelsa, Co ten Iwan sobie myślał, wystawiając się tak na odstrzał? Nie chciałbym być dowódcą tej jednostki. Jego głowa na pewno spadnie. Pijani zwycięstwem niemal beztrosko podążamy do przodu. W Noryńsku atakujemy z zaskoczenia oddział kawalerii i po krótkiej, lecz zaciętej walce likwidujemy go. Oszalałe ze strachu konie bez jeźdźców biegają między czołgami. Owładnięci rządzą mordu, kierujemy na nie karabiny maszynowe i zabijamy po kolei. Jeden po drugim padają i płaczą jak dzieci. Pantera z maksymalną prędkością przejeżdża po jednym z leżących wierzchowców i krew wraz z wnętrznościami bryzga na boki. Rzeka jest wypełniona ciałami. Żołnierze, którzy próbowali uciekać, dostali się pod ogień karabinów maszynowych. Jeszcze zanim ostatni czołg opuścił wioskę, w płomieniach stanęły wszystkie zabudowania i potworny fetor palonego mięsa rozszedł się po całej równinie drugi pluton dostaje rozkaz przeprowadzenia rozpoznania razem z czterema innymi czołgami przejeżdżamy przez wiele wieledniki kierując się na lubar kiedy forsujemy stromą pochyłość trzeci czołg przewraca się do góry gąsienicami dwóch członków załogi ginie a peters doznaje ciężkich obrażeń ma zmiażdżone obie nogi jęczy kiedy kładziemy go do kosza motocykla który ma zawieźć go na punkt opatrunkowy Obowiązujemy jego uda pasami, próbując zatrzymać krwotok, ale nasz wysiłek przypomina walkę z powodzią. Stary kręci głową, nie ma szans. Co u Licha można zrobić, żeby zatamować upływ krwi? Peters z trudem uśmiecha się do malutkiego. Już nie musisz się przejmować, duża świnko. Moja linia życia była znacznie dłuższa od Twojej. Jak widzisz, Wróżenie z ręki nie zawsze się sprawdza. Będziesz żyć, stary, dostaniesz parę zgrabnych skórzanych nóżek ze srebrnymi zawiasami. Uśmiechem starał się dodać odwagi jęczącemu Petersowi, którego skóra zaczęła nabierać żółtego koloru, z plamkami zapowiadającymi zbliżającą się śmierć. Z takimi nogami będziesz mieć masę zabawy. W koszarach w Paderborn mieliśmy koleżkę z takimi kulasami, lubił wbijać sobie nóż w udo, a dziewczyny, które to widziały, podskakiwały z wrażenia im dlały. Nazywaliśmy go udownikiem, z takimi nogami jest o wiele więcej zabawy. Sam chciałbym takie mieć. Malutki wsadził Petersowi do kieszeni na piersi garść narkotyzowanych papierosów. Stary dał znak motocykliście i uścisnął dłoń Petersowi. Pozdrowienia dla Niemiec i przygotowuj się do rewolucji. Trzy godziny później Peters zmarł na stopniach wiejskiej szkoły. Pochowali go w ogrodzie obok kuchni. Na grobie położyli hełm, ale ktoś grał nim potem w piłkę, także nie mogliśmy mu nawet postawić krzyża po powrocie. Mimo straty jednego czołgu kontynuowaliśmy nasze zadanie. Mieliśmy poważne kłopoty z poruszaniem się w poprzecinanym wąwozami terenie. W końcu znowu wydostaliśmy się na szeroki, równy step. Natknęliśmy się tam na sześćdziesiąt sowieckich czołgów T trzydzieści cztery zmierzających w kierunku zachodnim. Zameldowaliśmy o tym dowództwu i otrzymaliśmy rozkaz ciągłego ich obserwowania oraz kontynuowania naszej misji. Załogi nieprzyjacielskich czołgów wkrótce odkryły naszą obecność i zaczęły wykazywać niezdrowe zainteresowanie. Porta wysunął się ze swojego włazu i pomachał do naszych rosyjskich kolegów, którzy odwzajemnili pozdrowienie w przekonaniu, że mają do czynienia z własną załogą. Następnie skręcili i w podskokach pojechali dalej. Raptem malutki wydał z siebie przeraźliwy okrzyk: Święty Jezu, widzicie, co tam jedzie? spojrzeliśmy we wskazanym kierunku od strony olewska nadciągała nieprzyjacielska jednostka pancerna jeszcze liczniejsza od poprzedniej oprócz te trzydzieści cztery widać było także kw jeden oraz kw dwa portas zwrócił się do starego z pytaniem nie uważasz że powinniśmy się wycofać nie zostajemy tutaj dopóki nie dostaniemy rozkazu odwrotu co za bohater Dostaniesz za to krzyż żelazny, krzyknął Porta i poczerwieniał na twarzy z wściekłości. Poczekaj tylko aż nasi nieprzyjaciele z naprzeciwka zaczną w nas walić ze swoich 152 mm armat. To rozum ci powróci. 152 mm? Zapytał stary i zaczął uważnie ilustrować wrogie czołgi przez lornetkę. Tak! Sto pięćdziesiąt dwa milimetry głupku! Wściekał się porta. Nie wiesz, jaką armatę mają KW-1 i KW-2, idioto? Przywalą nam tak, że wylądujemy na dachu archiwum berlińskiego, a tam zostaniemy powieszeni za zanieczyszczenie gaci Hitlera. Stary zastanawiał się przez chwilę, po czym zdecydował dobra. Spadamy. — Boże! — ucieszył się Porta, zawracając gwałtownie czołg. — Jeśli macie trochę rozumu, to zapnijcie pasy bezpieczeństwa. Nigdy bowiem nie zapomnicie tej przejażdżki. Czołg szarpnął do przodu. Stary uderzył głową o osłonę wieży. — Uważaj, co robisz, wariacie! — krzyknął do Porty, ocierając krew z rozbitego czoła. — Jak ci się jazda nie podoba, to wysiadaj! — odparł Porta. Zaskrzeczało radio. Legionista zgłosił się. Tu złoty deszcz, odbiór. Wywoływał nas sztab pułku. Tu ogród kwiatowy. Złoty deszcz. Zawracaj, odbiór. Tu złoty deszcz. Zrozumiałem. Którędy, odbiór. Chinka i lewe walczą z przeważającymi siłami wroga. Duże straty. Siedemnastu odeszło. Złoty deszcz. Spotkanie w punkcie wyjścia. Koniec. Radio nagle umilkło. Wiadomość oznaczała, że pułk walczy z wojskami pancernymi wroga i poniósł ciężkie straty. My, jako szpica, mieliśmy już tylko troszczyć się wyłącznie o siebie. Drogę odwrotu odcięli nam bowiem Rosjanie. Dostaliśmy zakaz używania radia. Trzy wielkie czołgi pokonywały pagórkowaty teren, błoto spod gąsienic wylatywało wysoko. Przejeżdżaliśmy przez wyludnioną wioskę, paliło się kilka domów, a na drodze leżeli martwi cywile. Porta starał się ich omijać, ale czołg w pewnej chwili przejechał po jednym. Zdawało się nam, że siedząc wewnątrz można było to wyczuć. Tuż za wioską dostrzegliśmy uciekające na północ ciężarówki. Kiedy przejeżdżaliśmy przez wąwóz, dostaliśmy się w ogień ciężkich karabinów maszynowych. Odpowiedzieliśmy im i wkrótce wróg ucichł. Okazało się, że w wąwozie schronili się ranni Rosjanie. Kiedy ich rozbrajaliśmy, odkryliśmy, że jednym z nich jest kobieta w mundurze porucznika. Była ranna w pierś. Powiedziała, że była dowódcą T-34 zniszczonego pod wieldenikami. Zostawiliśmy Rosjan w wąwozie i skierowaliśmy się na zachód. Koło niewielkiego gospodarstwa wypatrzyła nas grupka T-34. Kilka pocisków trafiło w jeden z naszych czołgów, który natychmiast stanął w płomieniach. Żaden z członków załogi nie wydostał się na zewnątrz. Widzieliśmy dowódcę czołgu, jak próbuje wyjść przez właz w wieży i zaraz potem znika we wnętrzu palącego się krwisto-czerwonymi płomieniami pojazdu. Drugi dostał czołg Stege. Ze środka uratowało się czterech ludzi. Zawróciliśmy nasz wóz, żeby dać im osłonę i zabrać na pancerz. Uratowany kapral zaplątał się w gąsienicę i został zmiażdżony, kiedy wycofywaliśmy się. Jego krzyk odbił się echem po okolicy. Stege wcisnął sobie palce do uszu, twarz wykrzywiła mu się w bolesnym grymasie. Nie odjechaliśmy zbyt daleko, gdy przed nami pojawiły się kolejne rosyjskie czołgi, które otworzyły do nas ogień. Trafiliśmy jednego i zaraz zaczął się palić. Pozostała czwórka pośpiesznie rzuciła się w naszą stronę, kontynuując atak. Stary rozkazał natychmiastowe opuszczenie czołgu. Dysząc ciężko, biegliśmy przez zaorane pole, w czarnych mundurach czołgistów stanowiliśmy znakomity cel. Nie było jednak gdzie się schować mieliśmy tylko jedną szansę udawać nieżywych. Padaliśmy kolejno, leżeliśmy cicho, z głośno bijącymi sercami. Niecałe sto metrów od nas zatrzymały się wrogie czołgi, nie odważyliśmy się patrzeć w ich kierunku, leżeliśmy wciąż bez ruchu. Minęło dobrych kilka minut, które wydawały się nam wiecznością. W jednym z czołgów mechanik dodał gazu strzeliło z rury wydechowej. Bardzo wolniutko, może o trzy, może cztery metry od nas przejechał pierwszy czołg, zanim drugi i trzeci. W końcu czwarty, już tak blisko, że prawie na nas najechał. Gdybyśmy wyciągnęli ręce, to można by dotknąć jego gąsienicy. Ledwo nas minęły, gdy Porta poderwał się i próbował ukryć się za nimi. Spanikowani staliśmy w bezruchu na dotychczasowym miejscu. Porta machał na nas, ale byliśmy jak sparaliżowani. Zaraz potem nad naszymi głowami zaświstał pocisk artyleryjski, wybuchł kilka metrów od nas. Rosyjski czołg natychmiast zawrócił, żeby odpowiedzieć na ostrzał. Ogień prowadziło kilka niemieckich panter, które jechały teraz w naszym kierunku. Ziemia zadrżała, kiedy pantery, kołysząc się, przejechały obok nas. Ścigane przez nie te trzydzieści cztery zaczęły uciekać. Wskoczyliśmy na ostatnią panterę i w ten sposób znowu dołączyliśmy do pułku, rozdygotani, ale wciąż żywi. Następnego dnia dostaliśmy nowe czołgi i podążyliśmy na Wschód, gdzie, jak nam powiedziano, walczy okrążona trzecia armia pancerna. Naszym zadaniem było rozwarcie pętli coraz szczelniej zaciskanej przez Rosjan. Trzecia armia pancerna składała się z trzech doświadczonych dywizji pancernych posiadających na stanie ponad 400 czołgów. Naszym przeciwnikiem był prawdopodobnie szósty korpus kawaleryjski. 149. gwardyjska dywizja pancerna i 18. dywizja kawalerii. Bez końca jechaliśmy naprzód. Księżyc rozświetlał step i noc wydawała się być pełna duchów. Kiedy chmura zakrywała księżycowy blask, wszystko spowijała aksamitna ciemność i z wielkim trudem utrzymywaliśmy kontakt wzrokowy co pewien czas gubiliśmy drogę i czołgi musiały manewrować w bardzo niedogodnym terenie kilka wozów zsunęło się po pochyłościach do rzek koziołkując załogi potopiły się w nich jak szczury obowiązywał absolutny zakaz otwierania ognia bez względu na okoliczności nikomu nie wolno było strzelić w jednym miejscu na wprost nas o niecałe pięćdziesiąt metrów zauważyliśmy pięć T trzydzieści cztery, które podążały na północ. Rozpłynęły się w mroku w ogóle nas nie spostrzegając. Po obu stronach drogi widzieliśmy także umocnienia polowe. Stary przysięgał, że zostały wykonane ręką iwana. W środku nocy kolumna zatrzymała się. Nikt nie wiedział dlaczego. Wszędzie panowała cisza. Złowroga cisza. Staliśmy w kolumnie długiej prawie na dwa kilometry, czołg za czołgiem. Stary stał wychylony z włazu na wieży, aż nagle zeskoczył do środka z okrzykiem na ustach. Malutki gapił się na niego ze zdumieniem. Coś jest nie tak? Musisz sam zobaczyć. Odpowiedział mu roztrzęsiony stary. Malutki wysunął się do połowy zbocznego włazu w kadłubie, ale szybko schował się z powrotem. Jezu Chryste to Iwan. Iwan? Spytał Porta, gdzie? Tam, szepnął malutki, pokazując palcem. W tej samej chwili usłyszeliśmy delikatne stukanie w pancerz i jakiś głos poprosił po rosyjsku o papierosa. Porta pierwszy zebrał się w sobie. Otworzył swój włas i bez słowa wręczył papierosa postaci ukrytej w mroku. Płomyczek zapałki oświetlił na moment kościstą twarz w rosyjskiej czapce. Czerwony zaciągnął się głęboko i z pełnym szczęścia wydechem podziękował. Spasiba! Dookoła czołgów aż roiło się od Rosjan. Z ciemności przybywało ich coraz więcej. Najwyraźniej byli przekonani, że jesteśmy po tej samej stronie oczekiwaliśmy że w każdej chwili będziemy musieli podjąć walkę żeby się przedrzeć ale rosjanie tylko opierali się o nasze czołgi i spokojnie gawędzili między sobą chcieli z nami pożartować ale nie reagowaliśmy na ich zaproszenia oprócz kilku zdawkowych słów wypowiadanych półgębkiem jeden z nich krzyknął do nas szczury czołgowe jesteście wredną bandą bękartów żadnego dobrego słowa nie można od was usłyszeć Inny przyznał mu rację. Stary musiał trzymać malutkiego, bo ktoś po rosyjsku obiecał rozwalić mu nosa za brak towarzyskiego obycia. Zasyczał soto w oczy. Jeszcze nikomu nie uszło na sucho wyzywanie malutkiego. Myślisz, że boję się tej bandy zawszonych iwanów? Jeśli wyjdziesz i będziesz się z nimi bić, to skończy się to twoim pogrzebem, uśmiechnął się Stary. Tam jest ich chyba z milion. Malutki miotał w koło wściekłe spojrzenia. Na myśl o tym, że mógłby zacząć krzyczeć, drętwieliśmy ze strachu. Niech to szlak. Musieli przecież zobaczyć, że mamy na wozach wymalowane krzyże, a nie gwiazdy, szepnął legionista. Porta zaczął rozmawiać po rosyjsku z legionistą, który odpowiadał mu monoslabami. Na wszelki wypadek po cichu przygotowywaliśmy pistolety maszynowe i granaty ręczne. Co zrobimy, do cholery? wyszeptał stary, przecież to długo nie może trwać. Ostrożnie wyjrzał z wieżyczki. Iwan jest wszędzie. Musieliśmy się zatrzymać w środku całej dywizji piechoty. Istniało tylko jedno wytłumaczenie naszej sytuacji. Rosjanom nawet nie przyszło do głowy, że mogą to być czołgi nieprzyjaciela. Przejechaliśmy ponad sto kilometrów w głąb ich pozycji bez oddania strzału, i przez cały czas posuwaliśmy się w kolumnie. Minęła godzina, kiedy od czoła kolumny dobiegł do nas hałas, rozległy się strzały. Chrapliwie zakaszlały karabiny maszynowe, wskoczyliśmy do środka i szczelnie zamknęliśmy włazy. Iwan wyglądał na zaskoczonego. Wzdłuż naszej kolumny przejechał na maksymalnej szybkości czołg. W wieżyczce stała postać w skórzanej kurtce i imponującym hełmie, rosyjski oficer. Krzyczał coś do swoich ludzi, odskakiwali na pobocze drogi. W jednej chwili wszyscy zorientowali się, kim jesteśmy. Z każdej strony rozległy się wystrzały i eksplozje. Wozy kierowały się na skrzydła i wkrótce szyk uległ całkowitemu przemieszczaniu. Na całym terenie eksplodowały pociski armatnie. Nie ujechaliśmy zbyt daleko, gdy rzucono przeciwko nam duży oddział rosyjskich czołgów. Zaczęła się mordercza bitwa pancerna. Po sześciu godzinach byliśmy zmuszeni wycofać się. Z obu stron nadlatywały na niskim pułapie samoloty i strzelały do wszystkiego, co żywe. Z wyciem silników rosyjskie jaki, migi i ławoczkiny pojawiały się w wielkich stadach i kosiły naszych grenadierów jak rolnik sianoł. Znowu jedziemy na zachód. Rosjanie dwustronnym manewrem okrążającym zdołali zamknąć nas w pułapce, lecz nasze pojedyncze oddziały walczyły z bezprzykładną odwagą. Ani Rosjanie, ani nasze dowództwo nie zdawało sobie dokładnie sprawy z rozwoju sytuacji. Często było już zbyt późno, żeby wykorzystać posiadane w danej chwili atuty. Jechaliśmy na zachód z zrytymi przez gąsienice drogami, szlak przepełniali uchodźcy. Z trudem przeciskaliśmy się między nimi. Rosyjscy wieśniacy, mieszkańcy miast, młodzi i starzy, kobiety z dziećmi, nieuzbrojeni Niemcy, jeńcy rosyjscy, a wszystkich łączył śmiertelny strach przed dostaniem się w łapy czerwonych. Wszędzie rozlegały się krzyki, zabierzcie nas ze sobą! W błagalnych gestach wyciągał się do nas las rąk. Za miejsce na czołgu oferowano pieniądze, jedzenie i biżuterię. Matki podnosiły w górę dzieci i błagały, żeby je zabrać, jednak jechaliśmy dalej nie zważając na prośby. Odwracaliśmy twarze, aby unikać oskarżycielskich spojrzeń. Wzdłuż drogi nadleciały na niskim pułapie rosyjskie myśliwce. Masa uciekinierów zaczęła biegać jak mrówki, którym nagle ktoś włożył kij w mrowisko, myśliwce strzelały do wszystkiego, co znajdowało się w zasięgu wzroku. Zapanował kompletny chaos, kierunek zachodni działał na tę bezładną masę ludzi jak magnes, panika stawała się coraz większa, rodzice rzucali dzieci w ręce przechodzących obok obcych żołnierzy, niektórzy z nich odrzucali je, inni usuwali się. Malutki legionista siedzieli na pancerzu. Rzucono im na pancerz dziecko. Dziewczynkę, która miała dwa może trzy lata. Legionista nie zdążył jej złapać i dziecko wpadło pod gąsienicę. Potężny walec zmiażdżył ciałko. Matka widząc to, oszalała i sama rzuciła się pod następny czołg. Gąsienice wgniotły ją w ziemię. Malutki wydobył z siebie niekończący się skowyt. Myśleliśmy, że stracił zmysły. Stary krzyknął, co z tobą, wielki wieśniaku? Boże, mój Boże! Stał zupełnie wyprostowany i zaczął się pochylać do przodu. Wyglądało na to, że chce wyskoczyć. Długie, przerażające, wilcze wycie ponownie dobyło się z jego ust. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby jego krzyku nie przerwało pojawienie się nowego roju migów, nadleciały zwyciem i dosłownie zorały drogę pociskami. Porta instynktownie zjechał z drogi i na pełnej szybkości wjechał do niewielkiego wąwozu, całkowicie ukrytego w krzakach. Zaledwie stanęliśmy w tym zesłanym przez niebiosa schronieniu, gdy migi zawróciły i zaczęły ponownie masakrować ludzi znajdujących się na drodze. Nasza piątka stała się świadkiem najstraszliwszej hekatomby, jaką dane nam było oglądać. Nadlatywało pięćdziesiąt migów, dotykając prawie skrzydłami czubków drzew, ogniem działek pokładowych zżygały na drogę, głuche plaśnięcia eksplozji wstrząsały powietrzem chwilę później większość czołgów stała w ogniu pokrywając się smolistą fosforyzującą substancją ludzi na drodze spotkał taki sam los Biegali bezładnie jak żywe pochodnie. Wielu próbowało schronić się w pobliskich chałupach, ziemia drżała, jęzory ognia wydostawały się z nosów wyjących diabłów noszących czerwone gwiazdy na skrzydłach. W ciągu sekundy domy zamieniały się w ryczący tajfun żółto-niebieskich płomieni. Skrzykiem wybiegali stamtąd ludzie usmarowani płynem zapalającym z eksplodujących pocisków i zaraz zamieniali się w mumie. To było nasze pierwsze spotkanie z najnowszym wynalazkiem wojennym. Malutki wyglądał już na uspokojonego. Siedział pod czołgiem i grał w kości sportą i legionistą. Uśmiechnął się szeroko, kiedy wyrzucił sześć jedynek, a gdy w następnym rzucie wypadły trzy szóstki, stał się już nie do wytrzymania. Skręcał się i ryczał ze śmiechu. Portas z zawiścią popatrzył na niego i rzekł do legionisty. Co o tym sądzisz, szczurze pustynny? Widziałeś kiedyś takiego szakala? Z czego się śmiejesz, głupi Draniu? Z tego rzucił malutki i pokazał na kostkę z szóstką. Wszystkie kostki leżały szóstkami do góry. Spróbuj tak wyrzucić kandydacie do dwóch krzyży żelaznych. Łatwiej ci będzie zdobyć krzyż rycerski, niż pobić mój mistrzowski rzut. Chyba jednak łatwiej mi będzie rzucić sześć szóstek lub sześć jedynek niż dostać krzyż rycerski, odpowiedział zielony porta. Malutki zebrał kości i pocałował je. Wziął zamach i prawą pięścią uderzył w lewą dłoń, plując jednocześnie przez prawe ramię. Niech to szlak, co za bzdurne przesądy, powiedział porta, spluwając na leżący kilka metrów dalej ludzki korpus pozbawiony głowy. Patrzcie co teraz będzie zaśmiał się Malutki i rzucił kośćmi. Nic ci to nie pomoże zadrwił porta. Malutki nie słuchał go bo nakrywając się nogami wykonał przewrotkę do tyłu i walnął głową w pustą skrzynię po amunicji. W szale radości nawet tego nie zauważył. Pozostała dwójka nie mogła uwierzyć swoim oczom ale kości nie kłamały leżały i śmiały się z dwóch niedowiarków. Jęk, który zamienił się w krzyk, kazał nam czujnie usiąść i chwycić za broń. Słyszeliśmy przerywane, płaczliwe pojękiwanie, które przypominało odgłosy wydawane przez ranne zwierzę. Co to jest, do diabła? Spytał porta, przeładowując pistolet maszynowy. Zbliż się gnoju, syknął, albo rozwalimy ci czaszkę. Stary chwycił swoją broń. Przestań, rudy maniaku. To jęczenie nie jest groźne zaczął czołgać się przez krzaki zdenerwowani ruszyliśmy za nim malutki odbezpieczył pistolet maszynowy razem z legionistą trzymaliśmy w spoconych dłoniach granaty stary zawołał nas ostrożnie podczołgaliśmy się na ziemi leżała młoda kobieta wygięła ciało włók na jej bladej twarzy zwracały uwagę przekrwione wpatrzone w nas oczy Dostała w Bebechy? Spytał porta Starego, który już klęczał przy kobiecie. Oczywiście, że nie, głupku. A gdzie dostała? Trafili ją pociskiem? Chciał się dowiedzieć malutki i pochylił się ponad portą. Legionista gwizdnął znacząco. Wygląda na to, że zostaniemy położnymi. To nie jest oddział położniczy, wartnął malutki. Nie słyszałem o tym, żeby jakiś mężczyzna znał się na tego typu sprawach. Nie obchodzi mnie co słyszałeś, zgasił go Stary. Jesteś z nami i wszyscy się tym zajmiemy. Malutki gapił się na Starego zupełnie zaskoczony. Stary. Czy nie możemy po prostu skończyć naszej partyjki? Ja właśnie, kobieta znowu zaczęła jęczeć i skręcać się z bólu. Stary w pośpiechu wydawał rozkazy. Pustynny szczurze, ty zostaniesz ze mną. Porta, przynieś jakieś mydło i wiadro wody. Sven, rozpal ognisko. Duże. Malutki, przynieś prezent i kawałek płótna. Potnij je na paski po trzydzieści centymetrów każdy. Niech to szlak. Pierwszy raz w życiu przegrałem, dlatego że musiałem się bawić w położną. Co zawszawa wojna, wszystko przez Adolfa niech go wszyscy diabli. Zamknij się malutki i pospiesz się, powiedział zniecierpliwiony stary, ocierając pod z czoła jęczącej kobiety. Malutki odwrócił się. Czy nagły okrzyk kobiety zagłuszył go, Chryste! krzyknął i rzucił się w krzaki, żeby wykonać polecenie. Ułożyliśmy kobietę na brezencie od namiotu zagotowaliśmy na ogniu wrzątek, ku przerażeniu malutkiego stary rozkazał nam umyć ręce. Bóle porodowe stawały się coraz częstsze, bladzi z przejęcia i podekscytowani obserwowaliśmy ludzki dramat. Malutki przeklinał nieobecnego ojca rodzącego się dziecka, co za drań zostawić dziewczynę samą, co za skurwysyn syn bez krzty moralności, pokrzykiwał gniewnie, głaszcząc po włosach dziewczynę. W stronę ojca nienarodzonego dziecka leciały groźby okrutnej kary, co za zdrajca, kawał zgniłego. Malutki kierował groźne gesty w stronę drogi, skąd dochodziły do nas odgłosy przejeżdżających ciężarówek. Staraliśmy się jak najlepiej zamawiać skować ognisko stary wrzucił do wrzątku oba kawałki materiału razem z nożem bojowym dlaczego do diabła gotujesz ten nóż dopytywał się malutki nie wiesz? Głos starego drżał ze zdenerwowania. Jednocześnie uspokajająco zwracał się do kobiety. Wydała z siebie jęk i zwinęła się z bólu. To już niebawem powiedział stary i nieporadnie mył kobietę. Rozpoczął się poród. Pojawiła się główka dziecka i wszyscy jęknęliśmy, jakbyśmy sami rodzili. Zrób coś! Malutki i porta krzyknęli do Starego. Legionista pochylił się i w łagalnym geście wyciągnął ręce w stronę kobiety. Szlochając powtarzał to samo, co tamci. Zrób coś, ona może umrzeć i co wtedy stanie się z dzieckiem? Nie nakarnimy go własną piersią. Głupie świnie, obrzydliwe głupie świniaki! Wściekał się stary, potraficie się zabawiać z kurwami, ale nie jesteście w stanie w ogóle pomóc przy porodzie zawszone bękarty. Trzęsącymi się rękami ujął główkę dziecka i pomagał w narodzinach. Legionista usiadł przy głowie kobiety. Ścisnęła go za ręce, aż jej paznokcie głęboko wbiły się w jego palce. Wygięła ciało i parła, wypychając z siebie dziecko. W drżeniu i w pocie urodziło się. Stary, obladły i spocony, wstał, włożył dziecku palec do buzi i usunął śluz. Chwycił je za nóżki i dał klapsa w pośladki. Sekundę później stary padł na plecy trafiony wielką pięścią malutkiego. Ty zdradliwa świnio ryknął malutki do starego, który zamroczony leżał na ziemi, jak śmiesz bić takie maleństwo? Ono ci nic nie zrobiło. To największa podłość, jaką w życiu widziałem. O Boże, jęknął stary, nie rozumiesz, że tak się robi, żeby dziecko zapłakało? Zapłakało, zawył malutki i już miał znowu uderzyć starego. To ty zaraz zapłaczesz, stary sadysto, zamachnął się pięścią, lecz legionista razem z portą rzucili się na niego i przygwoździli do ziemi. Stary podniósł się, odciął pępowinę i zawiązał ją płótnem. Otarł sobie pot z czoła. Zaczął myć dziecko. Podarliśmy koszulę, żeby zrobić z niej bandaż na pępek. Malutki przysiadł na piętach obok matki, pocieszając ją i mrucząc pod nosem mordercze groźby skierowane pod adresem starego i ojca dziecka. Porta i legionista otworzyli nową butelkę wódki. Ledwo wypiliśmy po łyku, kiedy malutki wydobył z siebie przeszywający krzyk, jeszcze jedno dziecko wychodzi, pomocy. Stary, chodź tutaj i pomóż, tylko ty masz dzieci. Zamknij się, rozkazał stary i wydał takie same polecenia jak wcześniej. Woda, sznurek, nóż, ogień. Rozbiegliśmy się, jak przestraszone wróble. Jezu, zaraz tu będzie cały żłobek, stwierdził porta. Pół godziny później było już po wszystkim. Zmęczeni siedzieliśmy i paliliśmy papierosy. Wódką uczciliśmy przyjście na świat bliźniąt. Malutki chciał od razu nadać im imiona, uparł się, żeby jedno z nich nazwać Oskar. Kiedy zaprotestowaliśmy, okazało się, że zapomnieliśmy sprawdzić, jakiej płci są dzieci. Kiedy stary odwinął je, żeby sprawdzić płeć, malutki znowu zaczął grozić staremu pobiciem, gdy okazało się, że są to dwie dziewczynki. Na rany Chrystusa nie wolno ci tak traktować młodych kobiet warknął malutki. Nagle stał się zadziwiająco pruderyjny. Kilka karabinów maszynowych zaszczekało w oddali, przypominając nam, gdzie się znajdujemy. Zaczęliśmy pośpiesznie zbierać nasze rzeczy. Porta zaniósł noworodki do czołgu i podał je legioniście, który zrobił im legowisko za siedzeniem mechanika. Czołg miał boczny włas i gdybyśmy dostali, byliśmy w stanie szybko ewakuować tą drogą matkę z dziećmi. Stary nie chciał jeszcze odjeżdżać. Spotkało się to z naszym gwałtownym protestem. Najpierw musi jeszcze wyjść łożysko, oświadczył stary i zaczął masować pod brzusze kobiety. Kiedy wyszło łożysko... Malutki krzyknął ze strachu, myślał, że to trzecie dziecko. Stary, fachowym okiem, zbadał łożysko i kiwnął głową z zadowoleniem, następnie zarządził odjazd. Zanieśliśmy kobietę do czołgu i ułożyliśmy ją obok dzieci. Włazy zostały zamknięte. Pod osłoną ciemności zmierzaliśmy na zachód, otoczeni przez wrogie pojazdy. To jest piekło, narzekał legionista. Chciałbym wrócić na pustynię To była igraszka w porównaniu z tą zgniłą wojną. Porta roześmiał się na głos. Masz już dość, co, pustynny szczurze? Jesteś nie tylko pustynnym szczurem, faszystowskim rejfurem i głupią świnią, ale teraz zostałeś położną. Allah jest wielki, nikt nie jest większy od Allaha, mruknął legionista i pogłaskał się po ospowatej twarzy. Przed nami wyrosła kolumna rosyjskiej piechoty. Legionista złapał za swój karabin maszynowy. Denerwujesz się, pustynny szczurze? Zaśmiał się porta i jednocześnie przyspieszył. Wcale nie. Podoba mi się to, zadrwił legionista. Porta zagwizdał. — Werzoldas becalen, werhaddas besztelt, uśmiechnął się do kobiety. — Szkolni koledzy bliźniaczek będą im zazdrościć metryki. — Chciałbym, żebyś się już zamknął — powiedział legionista. — Uważaj, pustynny szczurze, bo będziesz mieć jeszcze więcej ozdób na gębie. — Ani by kto mi je zrobi? — wycedził legionista, dodając do tego złowróżbny syk wydobywający się z dziurawego zęba. — Ja! — Odpowiedział porta i machnął w powietrzu nożem bojowym. Nie zapominaj o tym, arabie. Legionista uniósł jasną brew. Powoli zapalił papierosa, a na twarzy pojawił mu się lodowaty diabelski uśmieszek. Wspaniale, znakomicie. Masz odwagę wieprza, ale ja. Przerwał nagle. Malutki, który zbudził się z drzemki, pochylił się do przodu i uderzył go w głowę rękojeścią bagnetu. Legionista osunął się nieprzytomny na dno wozu. Ty, mięczaku, nauczysz się dobrze o mnie wyrażać, gdy śpię. Już miał kopnąć w głowę bezbronnego legionistę, ale razem ze starym złapaliśmy go i jakoś uspokoiliśmy. Porta śmiał się na głos. Ten biedny szczur pustynny musi się jeszcze wiele nauczyć. To jest jak szkółka niedzielna pod palmami. Malutki grzmotnął go w łeb głupim bagnetem. Allah jest naprawdę wielki, tyle że nie ma oczu z tyłu głowy. Bliźniaczki zaczęły płakać. Matka niepokoiła się. Jej niepokój był zaraźliwy. Porta podał jej butelkę z wódką. Ze wstrętem odepchnęła jego dłoni i coś wymamrotała. Porta wzruszył ramionami. Chryste, za kogo mnie bierzesz? Nazywam się Józef Porta, kapral i położna z Bożej Łaski. Legionista jęknął i pomacał się po głowie. Usiadł, zapalił papierosa i odwrócił głowę, żeby spojrzeć na malutkiego. Sprytne, co? Oglądaj się za siebie, wielkoludzie, bo może się coś z znienacka trafić w kark. Hej! krzyknął malutki i zaczął wymachiwać swoimi łapami goryla zrobię z ciebie taką mielonkę że nawet arabskie dziwki cię nie rozpoznają stary ześlizgnął się z wieżyczki na dół dość tego rozkazał jak chcecie się bić to wyskakujcie z czołgu rozzłoszczony malutki zwrócił się do starego co jest do cholery nie zwracaj się do nas w taki sposób myślisz że kim jesteś Pochylił się do przodu i pomachał staremu pięścią przed nosem przeklął i rzucił kilka pogróżek stary spokojnie spojrzał na niego nie denerwuj się nikt ci nic nie zrobi mnie coś zrobić huknął malutki zrobić coś malutkiemu Niech się pokaże bękart, który odważy się zrobić coś malutkiemu. Pochylił się w stronę legionisty i prawie zaplątał się, starając się spojrzeć mu w oczy z bliska. Zrobiłbyś coś malutkiemu? Nie, roześmiał się legionista. Chyba, że ktoś by cię związał. Wtedy mógłbym ci poderżnąć gardło. Po usłyszeniu słowa związał, malutki najwyraźniej rozluźnił się. Jednak nadal wypytywał o to samo każdego z nas. Porta zaklął i przyspieszył tak gwałtownie, że uderzyliśmy głowami w pancerz. Znaleźliśmy się pod ogniem działek i karabinów maszynowych, kule łomotały w stalowy bok czołgu, sforsowaliśmy ustawioną na drodze blokadę, kilka min przeciwczołgowych wybuchło pod nami, nie wyrządzając żadnej szkody. Jeden z rosyjskich żołnierzy chciał wskoczyć na pancerz i przyczepić ładunek, ale źle obliczył skok i wylądował pod gąsienicami. Rzucano w nas granaty ręczne. Legionista strzelał do napastników krótkimi seriami. Dostrzegłem przez szczelinę obserwacyjną bezradnie biegających rosyjskich piechurów. Kryli się po bokach drogi. Na drodze przed nami stał czołg rozpoznawczy strzelając do nas z automatycznego działka kaliber 20 mm. Zamruczał mechanizm obracający wieżą. W celowniku zatańczyły linie. Dwa punkty nałożyły się na siebie. Kilka szybkich rozkazów. Grzmot eksplozji. Pocisk kalibru 88 mm rozerwał niewielki czołg na kawałki. Miotacz ognia utorował nam dalszą drogę. Szybko znikaliśmy w ciemnościach, zostawiając za sobą płonący rosyjski czołg. Zamiast dwóch tygodni odpoczynku każdy dostał od kwatermistrza po dwie uncje sera oraz rozkaz powrotu na front. Kiedy już rozdzielono cały ser, wręczono nam kolorowe zdjęcie hitlera. Następnie wyruszyliśmy na rubież wyjściową bez sera i bez odpoczynku. Zanim to jednak nastąpiło, porta wypełnił ważną misję: spożytkował pięć fotografii Führera jako papier toaletowy. Dwadzieścia Uchodźcy. Nad horyzontem pojawił się szary, upiorny blask świtu. Porta skręcił w wąską, leśną dróżkę. Drzemaliśmy. Kobieta płakała, dzieci kaszlały i płakały, podrażnione kwaśnym dymem spalonego prochu. Porta zahamował. Ze strachem patrzyliśmy przez wizjery. Przed nami biegały niewyraźne postacie. W poprzek drogi postawiono ciężarówkę. Wyglądało to na blokadę drogową. Legionista zaklął i odbezpieczył karabin maszynowy. — Spokojnie, spokojnie — mówił łagodnym głosem stary. Rozległ się strzał. Kiedy zobaczyliśmy wycelowanego w nas pancer Fausta, ogarnęła nas panika. W celowniku zawirowały sylwetki. Armata gotowa! Zameldował malutki trzask, Złowieszczym światłem rozbłysła czerwona lampka. Armata razem z karabinem maszynowym na wieżyczce były gotowe do akcji. Pocisk odłamkowy 88 mm został załadowany i w milczeniu czekał na wystrzał. Na linii naszego wzroku tłoczyła się grupka ludzi. Powoli zwalnialiśmy spusty karabinów maszynowych. Tak, tak, tak. Zagrzechotał karabin maszynowy, przez las przetoczył się grzmot towarzyszący śmierci. Wielu próbowało szukać schronienia w lesie dotarły do nas krzyki i nawoływania nie pozwól im uciec do lasu ostrzegł stary bo nas załatwią dostaną nas zanim się obejrzymy wieżyczka obróciła się w lusterkach celownika nałożyły się na siebie punkty rum huknęło działo wysyłając snop ognia z lufy kiedy 88-milimetrowy pocisk odłamkowy eksplodował w środku grupki ludzi, ku niebu poleciała ziemia zmieszana z oderwanymi i zakrwawionymi kończynami ludzkimi. Dwa karabiny maszynowe MG-42 dosłownie pompowały pociski w zagajnik. Pomruk silnika zamienił się w wycie, gdy podjeżdżaliśmy do resztek blokady. Czy byliśmy zszokowani, kiedy w przerażającej jasności dotarła do nas prawda? Nie sądzę, może poczuliśmy się trochę nieswojo, zapora drogowa była zepsutym wozem. Strzelcy wroga okazali się uchodźcami chorymi i wyczerpanymi, kobietami, dziećmi i starcami. Pancer był niczym innym jak tylko dyszlem wozu końskiego. Ostrożnie otworzyliśmy włazy. Przekrwionymi oczami spoglądaliśmy na dzieło zniszczenia. Pięć par uszu czołgistów wsłuchiwało się w rzężenie konających. Pięć nosów wciągało ostry zapach kordytu, Zadźwięczała stal, kiedy szczelnie zamknęliśmy włazy. Wielki czołg, kołyszący się na gąsienicach i kłaniając się lufą, ruszył w stronę śmierci. Czołg z garstką żołnierzy, rosyjską kobietą i jej nowonarodzonymi bliźniaczkami Zniknął przeklinany przez śmierć Korzystając z gumowego węża, uzupełniliśmy paliwo Trzech samotnych artylerzystów zginęło, zanim zorientowali się, co takiego za nimi warczy Z oddali dobiegał do nas grzmot artyleryjskiej nawały Po obu stronach wieży rozmazaliśmy na krzyżach błoto, żeby stały się niewidoczne Kobieta w czołgu dostała wysokiej gorączki. Majaczyła, stary potrząsnął głową. Obawiam się, że ona umiera. Możemy coś zrobić? Zapytał legionista, załamując ręce w geście rozpaczy. Stary długo się w niego wpatrywał, zanim mu odpowiedział. To niesamowite. Boże, prawie zabawne. Bez zmrużenia oka strzelasz do wszystkiego, co się rusza. A teraz martwisz się nieznajomą kobietą tylko dlatego, że leży obok ciebie i oddycha tym samym zgniłym i nieświeżym powietrzem? Nikt nic nie odpowiedział. Kiedy się zatrzymaliśmy, było już prawie ciemno. Z daleka zobaczyliśmy ogień. Wygląda jak płonące miasto, powiedział porta. Może, Orsza, zwariowałeś? odparł stary. Orsza została daleko za nami. To są najprawdopodobniej brody albo lwów. Mnie nic nie obchodzi, co to za miasto, stwierdził legionista. Pali się i całe szczęście, że nas tam nie ma. Malutki pierwszy ich zobaczył dwie duże ciężarówki dieslowskie. Były to wozy niemieckich sił powietrznych. Dookoła samochodów leżało i spało dwanaście osób lotniskowej obsługi naziemnej. Trochę dalej, ukryte częściowo w krzakach, odpoczywała setka kobiet z dziećmi. Wyszliśmy z czołgu. Kiedy podchodziliśmy do nich ubrani w czarne mundury czołgistów, poderwali się spanikowani. Jak sparaliżowani, wpatrywali się w pomalowany w paski cylinder porty. Były wśród nich dwie niemieckie pielęgniarki. Rosjanie zaatakowali i zajęli ich szpital z zaskoczenia. Tylko one przeżyły. Wszyscy ranni zostali zabici w łóżkach lub na korytarzach. Duży oddział rosyjskiej piechoty wkroczył do wioski, w której później szukali schronienia. Rosjanie byli jednak nastawieni pokojowo i radzili uciekać, ponieważ dopiero ci, którzy idą za nimi, są naprawdę dzicy i brutalni. Uciekła cała wioska oprócz kilku osób. Dzień za dniem zmuszali się do marszu, dołączali do nich inni uchodźcy Polacy, Niemcy, Rosjanie. Litwini, Estończycy, Łotysze, narodowości bałkańskie i praktycznie ludzie ze wszystkich stron świata składali się na te karawane nieszczęśników. Połączył ich strach przed szybko nadciągającymi rosyjskimi czołgami i dzięki temu zapomnieli o różnicach rasowych i waśniach etnicznych. Doprowadzili ich tutaj żołnierze Luftwaffe. Kilkakrotnie znaleźli się pod ostrzałem. Niektórzy zginęli, część zrezygnowała z dalszej wędrówki. Na ich miejsca przychodzili nowi uchodźcy. Kiedy wyjechali z lasu, znowu ich ostrzelano. Żołnierze byli przemęczeni i zatrzymali się tam, gdzie ich znaleźliśmy. Nie mieli już sił dalej jechać. Poddali się przeznaczeniu. Utracili wszelką nadzieję i wycieńczeni ułożyli się do snu. Beznamiętnie patrzyli na nas i na nasze pistolety maszynowe. Sierżant leżał na plecach z rękami pod głową. Kpił sobie z nas z uśmiechem na ustach. No co, bohaterowie? Ciągle w pogoni za zwycięstwem. Czemu nie zawołacie Iwana? Będziecie wtedy mogli pobawić się waszymi pukawkami. Do diabła! wściekł się malutki. Stary, mam mu pokazać o co chodzi? Spokój malutki. Odpowiedział stary i półprzymkniętymi oczami lustrował twarz sierżanta. Co zamierzasz? Sierżant wzruszył ramionami. Poczekam na Iwana i uścisnę mu dłoń. A co z nimi? chciał się dowiedzieć stary skinąwszy nieznacznie głową w stronę grupy kobiet i dzieci oddam je Iwanowi chyba że ty zabierzesz je ze sobą w ramach marszu po zwycięstwo mam tego dość nic mnie nie obchodzi co się z nimi stanie pomiędzy starym a apatycznym sierżantem wybuchła kłótnia kilka postronnych osób wtrąciło się do niej Myślisz, że chcemy uciekać przed Iwanem tylko po to, żeby powiesili nas niemieccy żandarmi? Spytał sierżant. Nagle do przodu przepchnął się legionista z pistoletem maszynowym w garści, skierował lufę na sierżanta i jego ludzi. Ty zasrany tchórzu. Całą wojnę przesiedziałeś na lotniskach z dala od frontu, a teraz, gdy usłyszałeś trochę hałasu, to zestrałeś się w gacie ze strachu. Zastrzelę was wszystkich, jeśli nie zabierzecie ze sobą tych kobiet. Na moment zapadła śmiertelna cisza. Odsunęliśmy się od legionisty. Rozstawił szeroko nogi, ciało miał spięte i ściskał odbezpieczony pistolet maszynowy. Jeden z żołnierzy Luftwaffe roześmiał się: no to strzelaj, dlaczego nie strzelasz? Czy to od Gebelsa uczyłeś się terroryzować ludzi? Czekanie na egzekucję nas męczy. Inni zaczęli naśmiewać się z legionisty. Uważajcie szepnął stary coś się szykuje bez pośpiechu rozstąpiliśmy się z odbezpieczoną bronią pojedziesz syknął legionista papieros zwisał mu z ust a gorący popiół spadał na klatkę piersiową ostatni raz powtarzam zabierzesz ze sobą dziewczyny — Ale z ciebie, bohater — zaśmiał się jeden z mężczyzn — bohater ukraińskich stepów, omrońca niewiast. Postawię ci pomnik na dachu myjni. Rozległ się ryk śmiechu. Diabelskie płomienie trysnęły z granatowo-czarnej broni legionisty. Zachwiał się pod wpływem jej odrzutu. Śmiech zamienił się w rzężenie. Szarzy żołnierze zaczęli skręcać się na ziemi. Jeden pełzał na czworakach w naszą stronę wrzeszcząc jak szalony. Ponownie zaszczekał pistolet maszynowy. Martwe ciała podskakiwały wstrząsane seriami ołowiu. Tylko trzech lotników uszło z życiem. Pomagając sobie lufami karabinów, wsadziliśmy ich do kabin trzech ciężarówek. Broń trzymaliśmy odbezpieczoną. Oszołomieni uchodźcy o spojrzeniach bez wyrazu wdrapywali się na ciężarówki. Jechaliśmy na północny zachód. Nasz czołg zamykał kolumnę, zostawiliśmy za sobą zakrwawione ciała w szarych mundurach, mężczyzn, którzy dali za wygraną i zginęli zastrzeleni przez swoich. Wojna trwała dalej. Niewielkie grupki żołnierzy maszerowały drogą. Zewsząd dochodził do nas pełny desperacji okrzyk koledzy, zabierzcie nas ze sobą. Ale koledzy przejeżdżali w obłoku spalin. Jedna z ciężarówek zepsuła się, ludzie wysiedli i szli dalej pieszo. W Wieleńskiej wiosce, podobnej do tysięcy innych na Ukrainie i w Polsce, rzeka ludzi zatrzymała się, żeby odpocząć i ogrzać się. Bez przerwy rozlegało się wołanie: Pospieszcie się, ale ponaglenia nie były potrzebne. Zagrożenie narastające po rozbiciu trzeciej armii pancernej oraz prące szybko do przodu rosyjskie kolumny pancerne, które miażdżyły po drodze wszystko, co żyło, nadzwyczaj skutecznie dodawały ochoty maszerującym. Niemieccy grenadierzy i rosyjscy jeńcy przeciskali się w roju cywilnych uchodźców, stłoczyli się wokół naszego czołgu, każdy zadawał to samo pytanie, gdzie jest armia czerwona? Żołnierze z rozbitych jednostek oraz wyczerpani cywile całymi dniami przeciągali przez wieleńską wszyscy od najmłodszych do najstarszych byli ciężko przerażeni, popędzał ich strach przed Rosjanami. Szok wywołany załamaniem się frontu groza jaką wywołują te trzydzieści cztery, które potrafiły w jednej chwili otoczyć i zmiażdżyć całą kolumnę uchodźców. Paniczny lęk przed migami, które w ułamku sekundy zamieniały drogę w rzekę ognia. Wszystkim doskierało zmęczenie, głód, wichury, zimno i deszcz. Błagania do Boga wznosiły się w wielu językach, ale nic nie pomagały. Czołgi ubijały skąpaną we krwi ziemię Ukrainy i Polski. Jedna z pielęgniarek miała trochę morfiny, którą podała matce bliźniaczek. Zdobyliśmy mleko i byliśmy gotowi do dalszej drogi. Setki uchodźców zebrało się wokół naszego czołgu. Wyciągano ręce w błagalnych gestach zabierzcie nas, nie zostawiajcie nas na pewną śmierć. Za skrawek miejsca na wozie oferowano nam dosłownie wszystko Ludzie obsiedli wieżyczkę, przód, tył i boki czołgu Wisieli, trzymając się jarzm karabinów maszynowych Wielu siedziało ramię przy ramieniu na lufie armaty Kleliśmy i wygrażaliśmy pistoletami maszynowymi Próbując zmusić ich do odsłonięcia wylotów luf broni i miotaczy ognia Ale nie odnosiło to żadnego skutku Stary potrząsnął zrozpaczony głową. Niech Bóg ma ich w swojej opiece! Jeśli będziemy musieli walczyć, to wszystkich naszych pasażerów natychmiast szlak trafi! Przed zamknięciem włazów zabraliśmy do środka jeszcze kilkoro dzieci. Później kontynuowaliśmy nasz marsz śmierci. Kilka kilometrów dalej dołączyły do nas jeszcze cztery czołgi. Należały do drugiego pułku pancernego, i podobnie jak my straciły kontakt z dowództwem. Komendę nad pięcioma czołgami objął osiemnastoletni porucznik. Rozkazał uchodźcom zejść z pancerzy, lecz nikt go nie posłuchał. Wręcz przeciwnie, jeszcze więcej uchodźców zagnieździło się na wozach, wśród nich również niemieccy maruderzy. Na wieży koczowało tak wiele osób, że porucznik, przeklinając, na czym świat stoi, musiał wczołgiwać się do swojego czołgu dolnym lukiem. Oznajmił przez radio, że musimy jechać wzdłuż toru kolejowego. Przed nami był tunel tak wąski, że czołg ocierał o jego ściany. Próbowaliśmy wytłumaczyć uchodźcom, że jeśli pozostaną na pancerzach, to zostaną zmiażdżeni w tunelu. Obiecywaliśmy wziąć ich z powrotem po drugiej stronie nieoczekiwanej przeszkody. Uchodźcy udawali, że nie rozumieją o co nam chodzi. Nie chcieli opuścić z trudem zdobytych miejsc. Nie chciały zejść nawet matki, które straciły dzieci. Pierwszy czołg zniknął za ostrym zakrętem. Gwałtownie przechylił się. Kilku ludzi spadło z pancerza, ale udało im się utrzymać na stromych poboczach nasypu, zanim nadjechał nasz czołg. Nie byliśmy w stanie wyhamować na śliskiej nawierzchni z desperacją patrzyliśmy jak pierwszy czołg wjeżdża w wąski tunel ciała uchodźców były miażdżone o beton i stal lub strącane porta rozpaczliwie próbował hamować włączając wsteczny bieg ale wielki sześćdziesięciopięciotonowy tygrys bezlitośnie toczył się w stronę czołgających się krzyczących ludzi których chwilę później zmiażdżyły stalowe gąsienice Wielu uchodźców widząc to zeskoczyło z naszej maszyny tylko po to, by dostać się pod nadjeżdżający z rykiem i ślizgający się za nami kolejny czołg. Uchodźcy starali się znaleźć schronienie, lecz wszyscy zostali rozgnieceni i zamienili się w czerwonawą kaszkę, która ściekała ze ścian tunelu jak świeża farba jakiś chłopczyk skoczył w naszym kierunku żeby powstrzymać czołg przed zmiażdżeniem jego nieprzytomnej matki która leżała na naszej drodze jego przerażona twarz znikła pod gąsienicami czołg rytmicznie podskakiwał w górę i w dół jakbyśmy jechali po wielkiej tarze do prania zatrzymaliśmy się dopiero po drugiej stronie tunelu Porucznik postradał zmysły, biegał w kółko i zrywał ze swojego munduru odznaki i insygnia, podrzucał je w górę. Kiedy skończył z degradowaniem samego siebie, złapał pistolet maszynowy i zaczął oddawać pojedyncze strzały w naszym kierunku. Porta bez słowa wymierzył z karabinu snajperskiego i nacisnął spust. Młody porucznik upadł na plecy i zaczął gwałtownie wieżgać nogami oraz machać rękami. Kolejny strzał sprawił, że leżał już nieruchomo. Uchodźcy, którzy uszli z życiem, oraz ci, którzy nie siedzieli na czołgach, zbliżyli się do nas, miotając przekleństwa i groźby. Zobaczyliśmy, jak gołymi rękami rozerwali na strzępy załogę jednego z czołgów. Zbliżali się też do nas, machając bronią i drągami. Stary wskoczył błyskawicznie do czołgu, ale zanim zdążył zamknąć włas, ktoś wdrapał się już na pancerz i próbował wrzucić do środka granat. Odłamek ranił starego w policzek. Widzieliśmy, jak uchodźcy wyciągali przez włazy ciała martwych czołgistów. Stary kręcił głową. Święty Boże, pomóż mi Co mam robić? Porta odwrócił się i popatrzył na starego. Pospiesz się, stary, jakie są rozkazy. Jesteś teraz dowódcą wszystkich wozów. Róbcie, co chcecie. Ja już nie mogę, zaukał stary i osunął się na dół. Malutki przepchnął go nogą na bok. W porządku, odparł porta, rozumiem. Zamknij oczy, stary żonkosiu. Nie trzeba, żebyś widział, co się zaraz stanie. Odwrócił się do legionisty, który miał przekazać przez radio rozkazy pozostałym czołgom. Zmieść z drogi uchodźców, przygotować się do otwarcia ognia, strzelać do bezpańskich czołgów i każdego, kto ma broń palną. Uchodźcy wraz z niemieckimi maruderami najwyraźniej chcieli nas wykończyć pierwsze granaty poleciały na nasze głowy Wycelowałem do czołgu zajętego przez uchodźców w lustrzankach zatknęły się dwa punkty w kółku przyrządów celowniczych wyraźnie widziałem wymalowany na wieżyczce numer Malutki zameldował armata gotowa Błysnęła czerwona lampka Długi na metr płomień wyskoczył z lufy, poszybował pocisk, chwilę później wieża trafionego czołgu wyleciała w powietrze, buchnęły płomienie, dookoła leżały palące się fragmenty ciał. Z gardę uchodźców wydobył się wściekły ryk. Tuż przed nami eksplodowała głowica panzerfausta. Kolejna trafiła w gąsienicę drugiego czołgu, który natychmiast otworzył ogień. Zaczęła się rzeź oszalałych ze strachu i rozpaczy mężczyzn i kobiet. Cztery działa kalibru 88 mm, cztery miotacze ognia i osiem karabinów maszynowych otworzyło ogień do bezbronnych celów. Po dziesięciu minutach... Było już po wszystkim. Naprawiliśmy gąsienicę uszkodzonego czołgu i ruszyliśmy dalej w drogę. Wieźliśmy ze sobą umierającą kobietę z noworodkami, pięcioro nieco starszych dzieci, których rodziców najprawdopodobniej zmasakrowaliśmy. Porta wskazał wymownym gestem drzewo, na którym wisiały ciała trzech żołnierzy piechoty. Cztery czołgi zatrzymały się, żeby lepiej przyjrzeć się powieszonym. Do diabła, syknął legionista, kiedy przeczytaliśmy napisy na tabliczkach zawieszonych na ich szyjach. Jesteśmy dezerterami i zdrajcami, którzy zasłużyli sobie na taką karę. Na lekkim wietrze huśtały się nogi wisielców, niczym wahadło wielkiego zegara. Mieli niewiarygodnie długie szyje. W milczeniu ruszyliśmy dalej. Tuż przed następną wioską zobaczyliśmy kolejnych powieszonych żołnierzy, a wśród nich generała majora. Nie wykonałem rozkazów Firera, głosił napis na jego tabliczce. W przydrożnym rowie leżały rzędem ciała piechurów, artylerzystów i jeden saper, którego rozpoznaliśmy po czarnych na ramiennikach, rozstrzelano ich serią z karabinu maszynowego. Tu nie pozostawiono tabliczek. To robota żandarmów, powiedział Porta. Niech tylko mi się jakiś na winie na muszkę rozpylacza. Allah spełnił Twe życzenie, powiedział legionista i pokazał przed siebie. Przed nami stało pięciu żandarmów. Dali nam sygnał do zatrzymania się, byli uzbrojeni po zęby, a wyraz ich prostackich kwadratowych mord nie wróżył niczego dobrego. — Kiedy dowiedzą się, jak daleko znaleźliśmy się od naszego pułku, to na pewno nas powieszą — powiedział stary. Porta zatrzymał czołg i stanął nieco przed żandarmami. Czołgi za nami również zatrzymały się. Celowniczowie karabinów maszynowych omiatali teren lufami, najwyraźniej zaniepokojeni możliwym rozwojem sytuacji. Podeszli do nas starszy sierżant sztabowy oraz sierżant, którego ręce stworzone były do wiązania pętli szubienicznych. Legionista otworzył włas i wyjrzał na zewnątrz. Starszy sierżant podszedł z przodu do naszego wozu i wykrzyknął rozkazującym tonem. — Z jakiej jednostki? Afryka Korps, zażartował legionista. To nie jest zabawne, powiedział starszy sierżant. Dokumenty, pospiesz się przyjacielu, bo zadyndasz. Jedenasta pancerna, skłamał legionista. Co jedenasta, krzyknął sierżant wyłazić z czołgu. Porta wciągnął do środka legionistę i zatrzasnął włas, zanim żandarmi zorientowali się, co się może stać. Czołg skoczył do przodu i przetoczył się po obu mężczyznach. Gąsienice wprasowały ich w ziemię. Oba karabiny maszynowe otworzyły ogień do pozostałych trzech żandarmów stojących nieco dalej na drodze. Jeden dostał od razu. Dwóch zaczęło uciekać przez pole, gdzie dogonił ich grad pocisków. Szybko poinformowaliśmy pozostałe załogi, że żandarmi to przebrani partyzanci, którzy próbowali nas wciągnąć w zasadzkę. Porta, śmiejąc się upiornie, skręcił na zagon i przyspieszył. Wzniecając za sobą chmurę kurzu, jechaliśmy na pełnej szybkości, ścigając dwóch wrzeszczących żandarmów, którzy odrzucili broń, żeby móc szybciej uciekać. Wolniejszy nieco utykał. Po niecałej minucie dostał się pod gąsienicę. Drugi zatrzymał się, podnosząc ręce do góry, i z przerażeniem wpatrywał się w stalowe monstrum, które warczało na niego. Porta zatrzymał wóz, gdy ten znalazł się już pod gąsienicami. Czołg szarpnął do przodu i do tyłu, aby dokładniej wtłoczyć ciało w ziemię. Malutki krzyknął. Pokazał na dwóch ostatnich żandarmów, którzy ukryli się w zagłębieniu terenu, ubezpieczając pozostałą piątkę karabinem maszynowym. Porta obrócił nasz wóz dookoła osi, ale zanim do nich dotarliśmy, zawył inny z naszych czołgów i zmiażdżył gniazdo karabinu maszynowego wraz z obsługą. Później dołączyliśmy do resztek jakiegoś oddziału piechoty i schowaliśmy się za chałupami, maskując od góry czołgi trawą i gałęziami. Załogi zakwaterowano w jednej chałupie. W narożniku pokoju umieściliśmy matkę z bliźniaczkami. Kobieta przez większość czasu była nieprzytomna. Młody lekarz z batalionu piechoty zbadał ją i zostawił dla niej jakieś lekarstwa, ale porta wściekł się i rzucił nimi w kąt. Zmusiliśmy lekarza, żeby dał jej jakiś zastrzyk na obniżenie gorączki. Majaczyła, krzyczała i próbowała wstać. Opiekowaliśmy się nią na zmianę. Stary zawyrokował, że długo już nie pożyje. Batalionowemu kwatermistrzowi ukradliśmy trochę mleka dla bliźniaczek. Pozostała piątka dzieci nadal przebywała z nami. Jeden z chłopców przez cały czas nie wymówił ani jednego słowa, nie odpowiadał na żadne pytania. Patrzył na nas spojrzeniem, z którego emanowała bezgraniczna nienawiść. Stary obawiał się go. Pilnujcie, żeby jakaś broń nie znalazła się w jego pobliżu, powiedział. Chłopak jest zdolny do wszystkiego. Zżera go nienawiść. Kiedy malutki chciał się z nim pobawić, splunął mu prosto w twarz. Gdyby nie interwencja porty i legionisty pewnie by się to źle skończyło. Dowódca batalionu, starszy już major, patrzył na nasze cztery czołgi jak na ósmy cud świata ulokował nas na skraju wioski z zadaniem obrony jej południowego skrzydła, utwierdzał się w przekonaniu, że jest w stanie odeprzeć każdy atak. Z różnych rozbitych jednostek docierały do nas długie kolumny wycofujących się żołnierzy. Były one wcielane do batalionu piechoty, który rozrósł się do rozmiaru w pułku. Major zachowywał się jak generał zdecydowany na stoczenie boju z całym światem. Przechadzał się z dumą po okolicy, oświadczając, że wkrótce czekają nas zwycięskie boje. Duże grupy cywilów wznosiły dookoła wioski umocnienia polowe. Zamaskowane ciężkie działa piechoty stanowiły główną część naszego systemu obronnego, ale było jasne, że cała praca została wykonana przez ludzi nieposiadających odpowiednich kwalifikacji. Dowodzący baterią armat przeciwpancernych, podstarzały sierżant piechoty był przekonany, że jego dwa działa będą w stanie dziurawić jak rzeszoto szybkie rosyjskie czołgi. — Zobaczysz — śmiał się z niego sierżant wojsk pancernych — kiedy nadjedzie Iwan na swoich T-34, to po prostu przespaceruje się po twoich działkach. Kiedy pojawią się T-34, jedyne co się wtedy liczy, to szybkość w nogach sierżant piechoty popatrzył ze zgorszeniem na czołgiste odwrócił się do swoich ludzi i odezwał się tak żeby wszyscy usłyszeli dowódca rozkazał utrzymać stanowiska i walczyć do ostatniego pocisku i do ostatniego człowieka jeśli ktoś wycofa się bez osobistego rozkazu pana majora zostanie rozstrzelany na miejscu z dumą przechadzał się obok swoich armat kalibru siedemdziesiąt pięć milimetrów. Porta rzucił kpiącą uwagę w stronę najbliższej załogi czołgu. Ktoś tu ma nierówno pod sufitem. Szybko zapomnieliśmy o sierżancie. Porta zaczął snuć opowieści. Szczegółowo opisywał poznaną kiedyś dziewczynę. Powinniście ją zobaczyć opowiadał ze swadą szeroko gestykulując te cycuszki mój boże najbardziej soczyste pączki rozkoszy jakie pojawiły się na tej planecie czysta poezja miała najcudowniejsze długie nogi o najwspanialszych udach jakie dane mi było oglądać może jej malutka pupka była troszkę zbyt wysoko zawieszona, ale do diabła nie można przecież być doskonałym. Nienaganne zachowanie, wspaniałe maniery. Spotkałem się z nią cztery razy i za każdym razem trzeba było wzywać lekarza, żeby mogła dojść do siebie. Malutki z rozdziawioną gębą gapił się na portę, który entuzjastycznie opisywał najintymniejsze szczegóły swojej byłej dziewczyny. Zamknij się już. Warknął malutki. Jeśli nie przestaniesz, to ciebie zgwałcę. Jezu chryste, odparł porta. Jeśli nie możesz wytrzymać, to spadaj. Jednak malutki pozostał i cierpiał z godnością. Porta podniósł nogę i zgodnie ze swoim obyczajem dodał akustyczno-zapachowy przerywnik: Mój Boże, cóż to za piękny ptak wyleciał! Wielkie nieba! krzyknął nagle stary i skoczył na równe nogi. Wszyscy równocześnie zobaczyliśmy Rosjan. Na szła mała, luźno rozrzucona grupa z pistoletami maszynowymi. Za nimi podążało całe mrowie. Ostrożnie rozglądali się dookoła. Ich oficer machnął pistoletem. Pokazało się ich jeszcze więcej. Co najmniej kompania. Wdrapaliśmy się szybko do czołgów, wycelowaliśmy lufy i posłaliśmy w ich kierunku parę serii. Na jakiś czas zatrzymali się. Rozgrzaliśmy silniki czołgów i byliśmy gotowi do jazdy. Rozpętała się gwałtowna strzelanina. Cholera. Iwan musi być też za nami. Warknął stary i zaczął nas słuchiwać. Porta, wyciągnij te trumne z dołka. Musimy dostać się do wsi i zobaczyć, co się tu dzieje. Legionista przekazał rozkazy do pozostałych trzech wozów i razem opuściliśmy pozycję pomimo protestów piechurów. Jadąc wąwozem dotarliśmy do wioski. Tu rozpętało się już piekło. Rosjanie byli dosłownie wszędzie. Nasze czołgi przetoczyły się z warkotem po głównej ulicy, przed nami defilowała cała kompania Rosjan, cztery karabiny maszynowe otworzyły jednocześnie ogień i żołnierze wroga padli na ziemię jak strącone kręgle. Kilku próbowało uciekać, ale dogoniły ich kule z naszej broni. Kiedy dwadzieścia metrów przed nami pojawił się niewielki rosyjski czołg rozpoznawczy, T-60 został dosłownie starty na proch trafieniem pocisku kaliber osiemdziesiąt osiem milimetrów. Malutki krzyczał z włazu na wieży — chodźcie tutaj, dranie, zrobimy z was wycieraczki. W otwarty właz trafiła kula i ze świstem rykoszetowała. Malutki szybko zamknął właz. W ciągu piętnastu minut oczyściliśmy wioskę z Rosjan. Nie posiadali broni mogącej zagrozić naszym czołgom. Stary był przekonany, że wkrótce przyjdą znowu, lecz tym razem już ze wsparciem T-34 i z armatami przeciwpancernymi. Zapadł zmrok i nie zanosiło się już na nic szczególnego. Wróciliśmy do naszych kwater, w oddali słychać było odgłosy jakiejś potyczki. O północy zmarła matka bliźniaczek. Owinęliśmy ją grubym kocem i postanowiliśmy pochować za dnia. Stary siedział trzymając siostry bliźniaczki, a porta z legionistą starali się je nakarmić z czegoś, co przypominało butelkę dla niemowląt. Co my zrobimy z tymi szkrabami? pytał stary. Nie mogą zostać z nami? A jeśli oddamy je ludziom zajmującym się uchodźcami, to wiecie co będzie. Nagle usłyszeliśmy jakiś rumor na zewnątrz. Pomyśleliśmy, że prawdopodobnie jest to nowa kolumna uchodźców. Drzwi znienacka zostały otwarte na oścież. Stanął w nich wielki typ w baranicy na głowie, o śniadej twarzy trzymający pod pachą pistolet maszynowy. Legionista, który przypadkiem czyścił swój pistolet, wypalił do niego bez zastanowienia. Wielki Rosjanin legł nie wydając żadnego odgłosu. Porta złapał jego pistolet maszynowy, zaś malutki swoją ogromną pięścią zgasił świecę Hindenburga, pogrążając izbę w ciemnościach. Wybiegliśmy z domu. Rosjanie zdobyli pozbawione dozoru czołgi, przebiegliśmy przez drogę i ukryliśmy się za chatą. Major akurat golił się w swojej kwaterze. Otworzył drzwi, żeby zobaczyć, co to za hałasy. Zapewne zastanawiał się przy tym, ileż to wspaniałych lat czeka go jeszcze na stanowisku wykładowcy Uniwersytetu w Getynze. Nigdy już jednak nie dowiedział się, co go trafiło. Trzymając w dłoni pędzel do golenia, upadł na ziemię. Na framudze pozostał ślad mydła. Jakiś mężczyzna o brązowej karnacji bezceremonialnie przeszedł po jego ciele. Kilku oficerów w piżamach usiadło na łóżkach. Szybko rozprawiono się z nimi przy pomocy karabinów maszynowych. W przerwach pomiędzy głuchymi wybuchami granatów ręcznych grzechotały karabiny maszynowe. Kobiety, które spokojnie położyły się spać wraz z dziećmi, teraz wrzeszczały i niesamowicie wyły. Syberyjska piechota bezlitośnie wyrwała je ze snu. Upiorny śmiech i krzyki mieszały się z sobą w straszliwej kakofonii. Kobiety budzono, szarpiąc je za piersi lepkimi, zimnymi, szponiastymi łapami. Mongolscy żołnierze gwałcili napotkane kobiety na środku drogi, w błocie i w deszczu. Przekleństwa, groźby, wycie i przerażające wołanie o pomoc przeplatały się z urywanymi seriami z karabinów. Tak brzmiała nocna muzyka we wsi Werbki. Do jednej z chat, gdzie schroniło się pięćdziesięciu cywilnych uchodźców, włamał się rosyjski sierżant z dziesięcioma żołnierzami. Mężczyzn i podrostków ustawili pod ścianą i rozstrzelali. Następnie zgwałcili wszystkie kobiety. Grupa Rosjan zaskoczyła porucznika piechoty, starszego sierżanta i kilku urzędników wojskowych. Wszystkim kazano klęknąć na podłodze. Syberyjski kapral kolejno chwytał ich za włosy, odciągał im głowy do tyłu, a potem powoli i precyzyjnie podrzynał nożem gardła. Ukraiński wieśniak próbował ratować swoją dwunastoletnią córkę przed Sybirakami Dostał kolbą w łeb, po czym podcięto mu gardło Krew z rozciętej szyi wytrysnęła jak z fontanny Dziewczynkę zgwałcili obok zakrwawionego ciała ojca Naga kobieta z rozwianymi włosami biegła z krzykiem wzdłuż ulicy Z rykiem na ustach ścigał ją sowiecki bojec Jeden z jego kolegów podstawił jej nogę Zaczęli ją gwałcić na zmianę Porta uniósł się lekko. Mierzył precyzyjnie, jak na strzelnicy. Mężczyzna, który położył się na kobiecie, podskoczył i zaraz opadł trafiony celnym strzałem w skroń. Ten, który trzymał kobietę za nogi, zaczął teraz rozglądać się ze zdumieniem. Zaraz potem upadł i wykonał kilka agonalnych ruchów. Dostał dokładnie między oczy. Prosto w dziesiątkę. Oświadczył porta z wilczym uśmiechem na ustach. Malutki zawarczał jak ranne zwierzę i mocniej ujął woreczek z granatami. Stary wziął głęboki oddech i dał znak ręką do kilku artylerzystów, ukrytych za sąsiednią chatą. Naprzód, na nich! krzyknął wściekle, wrzeszcząc jak potępieńcy, skoczyliśmy naprzód, strzelając z biodra i ruszyliśmy do szturmu, inni widząc nasz impet, poderwali się za nami nagły atak prawie sparaliżował Rosjan, sądzili, że już dawno uciekliśmy w popłochu. Stary krzyknął do porty Bierz bliźniaczki. Ten potwierdził skinieniem. Razem z malutkim popędzili do chaty z niemowlętami, zanim jednak zdołali tam dotrzeć, Rosjanie przeprowadzili kontratak. W powietrze poleciały granaty ręczne, o ziemię biły wściekłe serie z broni automatycznej. Wskoczyliśmy do leja powstałego po wybuchu pocisku dużego kalibru. Na dnie leżały ciała czterech Rosjan. Wytoczyliśmy ich na brzeg leja, żeby dali nam dodatkową osłonę. Ustawiliśmy lekki karabin maszynowy Porta trzymał porzuconą przez Rosjan rusznicę przeciwpancerną. Spokojnie przyklęknął na środku drogi i precyzyjnie wymierzył, po czym posłał pocisk w stronę nacierających Rosjan. Pojawił się nowy rój ubranych na brązowo żołnierzy. Otworzyły się drzwi chałupy, w której zostawiliśmy dzieci i martwą kobietę. Milczący chłopiec, który jawnie okazywał nam swoją nienawiść, stał w drzwiach i machał białą szmatą. Stary położył dłoń na ramieniu legionisty, dając mu sygnał do przerwania ognia. Chłopiec skierował się w stronę Rosjan. Udało mu się przebiec tylko kilka kroków, po czym padł skoszony seriami z dwóch stron. Malutki zaklął i chciał już wyskoczyć z leja, ale stary w porę go zatrzymał. Zdurniałeś? Naszpikują cię ołowiem, zanim zdążysz otworzyć usta. W górze poleciał granat i wybuchł tuż przed drzwiami chałupy. Legionista natychmiast odpowiedział długimi seriami z ciężkiego karabinu maszynowego, kolejny granat trafił w dom. Słyszeliśmy płacz i krzyk dzieci, na krótką chwilę pojawiła się w oknie twarz dziewczynki. Przed dom wyskoczyła postać w brązowym uniformie, zamach ręki, ciemny przedmiot z trzaskiem rozbił szybę, grzmot eksplozji, długie jęzory ognia, drzwi wyrwane z zawiasów, płacz i krzyki w środku ustały. Stary schował twarz w dłoniach zjeżdżajmy stąd nic tu po nas porta odskoczył jako ostatni stał z lekkim karabinem maszynowym strzelał do rosjan i krzyczał to na pożegnanie, widzicie? Potem ruszył za nami malutki przeklinał i przysięgał zemstę za to, że rosjanie zabili nasze bliźniaczki, choć przecież równie dobrze mogły zginąć od niemieckiego granatu Nagle pojawił się przed nami otumaniony żołnierz rosyjskiej piechoty, malutki jakby od niechcenia zamachnął się pistoletem maszynowym i rozbił mu głowę. Słyszeliśmy za sobą odgłosy pogoni. Legionista był już praktycznie wykończony, ale gnał za nami ciężko sapiąc. Zatrzymaliśmy się w niewielkim wąwozie, bez słowa rozdzieliliśmy się, czekając nadejścia pogoni. Porta podśmiechiwał się. Wasz los jest w waszych rękach, czerwone mądrale! Z butnymi okrzykami pokazała się duża grupa Rosjan. Kiedy doszli do połowy wąwozu, otworzyliśmy ogień. Rozglądali się, chwiali i padali. Niektórzy powstawali i próbowali uciekać, ale szybko dostawali kulkę. Padali krwawiąc. Jeden szedł na czworakach. Malutki rzucił w niego nożem, który wbił się pomiędzy łopatki ofiary i przez chwilę jeszcze wibrował. Ranny nadal czołgał się, ale po chwili ostatecznie padł. Żeby opuścić kurtynę, na pożegnanie rzuciliśmy w stertę ciał granat. Puściliśmy się biegiem. Za nami nadal trwała strzelanina. Słyszeliśmy okrzyki Rosjan ścigających niedobitki naszego oddziału. Po chwili odpoczynku stary wstał i powiedział: Chodźmy stąd. Tutaj śmierdzi trupem przedzieraliśmy się przez kolczaste krzewy i zarośla. Ręce i twarze odrapaliśmy sobie do krwi, która ściekała nam po policzkach i szyi. Spokojnie, powiedział nagle porta i zatrzymał się. Biegamy w kółko jak szczury w pułapce. To nie ma sensu. O co ci chodzi? zapytał stary. Tam pokazał porta, przyjrzyj się, chyba że potrzebujesz okularów. We wskazanym przez portę kierunku dojrzeliśmy zarysy sylwetek leżących w naprędce przygotowanych okopach. Stary szybko podjął decyzję. Mieliśmy okrążyć ich w ciemnościach, kierując się na zachód. Świetnie, uśmiechnął się porta. To jedyna droga, która mi teraz pasuje. Mam ochotę zatrzymać się dopiero w Berlinie. Nie uszliśmy zbyt daleko, kiedy w ciemności czyjś podenerwowany głos krzyknął Halt, werda. Porta wziął głęboki oddech, wytarł głośno nos w palce i z radością zawołał: Pocałuj mnie kolego, udało się. To muszą być nasi, odparł głos z ciemności. Teraz brzmiał już spokojniej. A co do diabła, odpowiadał Porta, myślałeś, że to renifer w galarecie? Trochę w lewo, ostrzegł głos, a potem prosto. Zaminowaliśmy przed pole. Mój Boże, naprawdę? odezwał się malutki z wisielczym humorem, a my myśleliśmy, że to pisanki. Miny? A co to takiego? spytał Porte. To takie coś do przyrządzania wędzonej dupy w potrawce. — zaśmiał się Porta. Jakaś dłoń wyciągnęła się w naszą stronę, by pomóc nam wskoczyć do okopów. Zobaczyliśmy srebrne naszywki błyszczące na ramionach naszego pomocnika. Stary stanął na baczność i zameldował, że przybywamy z 867. Batalionu Piechoty. Grupa młodych kawalerzystów podniosła się nagle z ziemi i wpatrywała się w nas ze zdumieniem. Ktoś wymamrotał parę słów o tym, że przyszliśmy z Werbek. Hm, odparł inny. Zawsze myślałem, że niemiecki żołnierz nie opuszcza swoich pozycji. Porta odwrócił się do niego i skpiącym uśmiechem odparł, a może wierzysz także w Bociana i świętego Mikołaja? Kiedy walczyliśmy w Maroku, opowiadał legionista, mogliśmy zrobić tylko jedno. Zwrócić się w stronę Mekki i powiedzieć Allah tak chciał, a potem zginąć. Tutaj też nie mamy wyboru, a więc naprzód, przyjaciele, zdechniemy jak zwierzęta. Działa karabiny maszynowe, pistolety maszynowe, miotacze ognia, organy stalina, miny, granaty ręczne, bomby, pociski, słowa, 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 jaki jednak strach wywołują. Towarzysze, ruszamy w bój. Jutro będziecie martwi. Wy, wybrańcy śmierci, ruszają w bój. Chorzy, pijani, przestraszeni, szaleni, prześladowani, biedni mężczyźni i chłopcy w mundurach. Stajesz się łupem. Krew. Kobiety. Żarcie. Wódka. Vive la Muerte. Dwadzieścia Odwieczna śmierć. Znowu to samo, rzucił porta. Ledwo znaleźliśmy naszą jednostkę, a już wpadliśmy z powrotem w gówno i zostaliśmy oddziałem szturmowym. Nie ma co panikować, dopóki sobie tutaj cichutko siedzimy, powiedział stary. Porta zdjął cylinder, przetarł go szmatką do czyszczenia broni, splunął i zaproponował partyjkę oczko. Stege wyśmiał go. W każdej chwili możemy się spodziewać Iwana, lepiej uciąć sobie komara, zanim się to znowu zacznie. Kiedy jednak Porta, Malutki, Esesman i sierżant Hajde zaczęli grać, Stege nie mógł powstrzymać się od dołączenia. Grali siedząc na dnie okopu i oczywiście ciągle kłócili się. Malutki znalazł gdzieś stary melonik, więc Porta doradził mu, żeby go założył. Kiedy kapitan von Baring zapytał o nowy rodzaj nakrycia głowy wprowadzany w jednostkach pancernych, legionista oznajmił najwyraźniej zszokowanemu dowódcy. To rodzaj maskotki. Pesarium Słonicy malutki znalazł je w domu ludowym w brodach. Roześmialiśmy się wszyscy z tego porównania. Nawet von Baring poczuł się rozbrojony naszym nieprzyzwoitym poczuciem humoru, westchnął i stwierdził, wolałbym, żebyście nie robili z siebie klaunów. Oficerom się to nie spodoba. Ależ, panie dowódco, wtrącił swoje trzy grosze porta. Czapki, które nosimy, szkodzą naszym włosom, a nakrycia na głowę są zbyt ciepłe jak na wiosnę. To dlatego malutki wprowadza na wyposażenie wentylowane peruczki. Von Baring pokręcił głową i poszedł dalej w towarzystwie swojego adjutanta, porucznika Fokta. Malutki dotknął brzegu melonika i oświadczył: Niech nikt nie waży się powiedzieć złego słowa o deklu malutkiego. von Baring odwrócił się i zlustrował nas nieprzeniknionym spojrzeniem. Ruszył dalej bez słowa. Przez kilka dni siedzieliśmy w okopach. Rosjanie nie atakowali. Okopali się po drugiej stronie i siedzieli cicho. Jedyne co wymienialiśmy to okrzyki. Jeden, mówiący po niemiecku Rosjanin, był szczególnie gorliwy. Obiecywał niewiarygodne wynagrodzenie, jeśli tylko złożymy broń i przejdziemy na ich stronę. W Moskwie czekają na Was rozłożone nóżki najpiękniejszych panienek! krzyczał, czym oczywiście przyciągnął uwagę Malutkiego. Wierzycie w te banialuki? pytał nas napalony Malutki. Dlaczego nie spytasz? zasugerował mu porta. Malutki wychylił się nad krawędź okopu, naciągnął melonik na czoło, aby osłonić oczy przed słońcem, przyłożył zwinięte dłonie do ust i krzyknął. Hej, Alfonsie, tu mówi malutki. Co to za opowieści o tych cipkach w Moskwie? Jeśli jesteś w stanie to udowodnić, to pogadajmy. Po chwili nadeszła odpowiedź. Malutki, po prostu przyjdź do nas, a dostaniesz bilet na ekspres do Moskwy. Wysiądziesz z niego w samym środku największego burdelu w mieście. Malutki rozważał otrzymaną propozycję i robiąc poważną minę, popatrzył na nas. Brzmi całkiem nieźle, ale to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Znowu wychylił się z okopu i oświadczył głosem pełnym pogardy: To same kłamstwa, czerwony zasrańcu. Powolutku docierało do nas, że coś się szykuje. Dniem i nocą po obu stronach koncentrowano duże siły artylerii. Pewnego ranka zauważyliśmy na niebie maleńki, migoczący, srebrny punkcik. Był to samolot, który z tej odległości wyglądał jak ćma. Wszyscy zwrócili wzrok w jego stronę. Zwiat artyleryjski stwierdził Hajdę. — A niby skąd o tym wiesz? — zakpił z niego Porta. Hajde popatrzył na niego, ale się nie odezwał. Zaczęło się dokładnie o dziewiątej. Niekończący się piekielny koncert, skowyt, warczenie i grzmoty, działa i moździerze wszystkich możliwych kalibrów wyrzucały ładunek tysięcy pocisków, rakiet i bomb na całej długości frontu. Kuliliśmy się jak jeże w swoich norach. Na nasze okopy spadał deszcz rozgrzanej do czerwoności stali. Trwało to dwie godziny. Później zapadła złowieszcza cisza. Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom, że nikt nie został nawet draśnięty i nie zniszczono nam ani działu, ani stanowisk karabinów maszynowych. Zanim mówiliśmy, to był istny cud. Kiedy dotarło do nas, jakie mieliśmy szczęście, wszyscy zaczęli się śmiać. Później, tuż nad drzewami, zjawiły się samoloty, zrzucając na nas grad bomb fosforowych i na palmu ludzie, którzy nie zdążyli się ukryć w ułamku sekundy ginęli. Hordy znienawidzonych rzeźników nadlatywały falami. Po chwili ciszy znowu zaczęła się nawała ogniowa. Porta wyjrzał z okopu i oschle stwierdził Ale impreza! Nie wiedziałem, że jesteśmy jeszcze tego warci! Miał jeszcze coś dodać, ale rozległ się ryk od dźwięku organów I potężna eksplozja zmusiła go do skoku Spadł na nas deszcz ziemi, stali i kamieni Malutki zaczął coś mówić, ale nasłuchujący czegoś legionista Ze słuchawkami na uszach powstrzymał go gestem ręki Dzwoni dowódca batalionu, ale nic nie rozumiem... — Spróbuj jeszcze raz — rozkazał dowódca kompanii, porucznik von Lieders. Legionista desperacko kręcił gałkami radia i wsłuchiwał się ze skupieniem. Uśmiechnął się do von Liedersa. — Pomyślicie, że oszalałem, panie poruczniku, ale dowódca bełkocze coś, że dowódca korpusu jedzie do nas na inspekcję. Oficerowie już wiozą to cenne zwierzątko. Wszyscy razem z von Liedersem patrzyliśmy na legionistę jakby mu palma wyrosła na głowie. Niech Bóg ma nas w swojej opiece, westchnął porucznik, kiedy dotarł do niego sens wypowiedzi legionisty. Co jest grane? Spytał malutki. Dostajemy wzmocnienie artylerii? Nie, tylko generała porucznika, odparł porta. Niech Bóg chroni włosy łonowe i sutki naszych dziewcząt, uśmiechnął się malutki. Założę się, że ten wypierdek z czerwonymi lampasami pośle nas prosto na Iwana. Czy ktoś wie, jak się stąd wychodzi? Porucznik von Liders dostał rozkaz, aby czekać na dowódcę korpusu i jego świte na szosie i pokazać szanownym gościom nasze pozycje, co miałoby udowodnić, że prowadzimy działania bojowe zgodnie z zasadami sztuki wojennej. Spocony von Lieders rozkazał Stalemu przygotować oddział do inspekcji. Znowu stracimy na wadze, zauważył porta. Ciągle biegamy i to jedyna rzecz, w której jesteśmy dobrzy. To dobrze, ruszajmy, zaśmiał się von Lieders i zaczął biec po otwartym terenie między okopami. O Boże. Nie. Nie jesteśmy w tym dobrzy, odpowiedział mu porta ciężko dysząc, ale chciałbym, żeby tak było. Rosjanie od razu dostrzegli nas w celowniku karabinu maszynowego ustawionego na wzgórzu przed naszymi stanowiskami. Praktycznie wlecieliśmy do rowu, kiedy chmura małokalibrowej amunicji przeleciała z sykiem za naszymi plecami i wylądowała z grzechotem na drodze. Przeczołgaliśmy się przez drogę i przykucnęliśmy za wzniesieniem. Tu mieliśmy już lepszą osłonę. Bez tchu dotarliśmy do zagłębienia terenu, gdzie miał przybyć samochód generała. Siedzieliśmy w rowie. Malutki podniósł rękę do góry, jak uczeń w szkole i zapytał Panie poruczniku, czy jak będziemy się dobrze sprawować, to w przyszłym roku też wybierzemy się na taką wycieczkę? Nie otrzymał odpowiedzi za zakrętu wyłonił się generał w gronie oficerów sztabowych. Ta grupka robiła mocne wrażenie. Czerwonokrwiste naszywki, złote oprzycia i błyszczące krzyże rycerskie rozświetliły krajobraz. Razem z generałem i jego sztabem przybyli pułkownik Hinka i kapitan von Baring. Wyglądali na przestraszonych i zdenerwowanych. Porucznik von liders stuknął obcasami, zasalutował i zameldował. Panie generale poruczniku porucznik liders dowódca piątej kompanii melduje się na rozkaz. Oddział pod dowództwem sierżanta Bajera będzie stanowił eskortę. Generał zlustrował chłodnym spojrzeniem von lidersa. Bez pozdrowienia wojskowego odwrócił się do pułkownika chinki. Zobaczcie, pułkowniku, to jeszcze jedno z waszych niedopatrzeń. Żadnej dyscypliny ani porządku. To bardziej przypomina mi wędrowny obóz skautów niż jednostkę wojskową. Porucznik z eskortą melduje się dowódcy korpusu, gramoląc się z rowu i oblizując usta jak na żarta krowa. Świnie. Banda brudnych świn. Wskazał na lidersa, który stał przed nim wyprężony jak struna. Gdzie pańska maska przeciwgazowa? Gdzie hełm? Nie wie pan, że podczas pełnienia służby trzeba zawsze mieć ze sobą hełm? A pan pozwala sobie na bieganie w furażerce. Twarz zrobiła mu się ciemnoczerwona, a z ust płynęły pełne wściekłości słowa. W tej pełnej emocji, rwanej przemowie można było usłyszeć ślad goryczy, wskazał na nakrycia głowy porty i malutkiego. Co znaczą te cylinder i melonik na litość boskońcowy macie na głowach? Porta powoli wyprostował się z karabinem u nogi zameldował cylinder panie generale poruczniku a więc to jest cylinder wyrzucić to zdjąć natychmiast ukarać tego człowieka krzyknął do chinki następnie zwrócił się do malutkiego który z melonikiem zsuniętym na tył głowy żuł źdźbło trawy a ty coś sobie założył na łeb zaskoczony malutki podskoczył potknął się i upuścił lekki karabin maszynowy robiąc sporo hałasu pozbierał się i wyprostował panie generale poruczniku melduję posłusznie że to jest pesarium słonia wspomnę tutaj że malutki nie miał pojęcia co znaczy pesarium był święcie przekonany że jest to prawidłowa nazwa melonika Generał odsłonił zęby. Krew zalała jego nabrzmiałą twarz. — Ten żołnierz ma znaleźć się przed sądem wojennym, gdy tylko pułk z linii frontu. Oduczy się stroić sobie ze mnie żarty. Zwrócił się do Chinki. — Kochany Iwanku, błagam cię, strzel z czegoś, malusieńki wybuszek z twoich organów. Ale Iwan nie miał telepatycznego połączenia ze starym. Nic się nie wydarzyło. Klnąc na czym świat stoi, generał rozkazał pokazać sobie nasze stanowiska bojowe. Kpił sobie z porucznika ze sztabu, kiedy ten wykonał przepisowe padni, w chwili gdy pocisk kalibru 75 mm eksplodował na drodze. Czy panu coś upadło, panie poruczniku? Poczerwieniały na twarzy porucznik wstał i powlókł się za swoim szefem. Kiedy generał obejrzał stanowiska i poddał je surowej krytyce, skierował się na otwarty teren, gdzie Iwan miał dogodne pole ostrzału. Ciężki karabin maszynowy usytuowany na wzgórzu natychmiast otworzył ogień. Trzech oficerów sztabowych zostało rannych, ale generał nadal kroczył wyprostowany, nie zaszczycając rannych spojrzeniem. Na drogę spadło kilka pocisków. Jeden rozerwał lidersowi brzuch na wysokości żołądka, umarł po kilku minutach. Inny oficer stracił stopę. Kilka dni później wycofano nas z pierwszej linii i ku naszemu zadowoleniu przydzielono nam jako dowódcę kompanii porucznika Hardera, niedawno wrócił ze szpitala. Mieliśmy przez tydzień odpoczywać, ale już w pierwszej nocy zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Wylądowaliśmy w wiosce, która służyła za ośrodek wypoczynkowy. Najpierw wypoczywali tam rosyjscy komisarze, a później personel wojsk lotniczych. W kilkunastu pięknych willach zainstalowaliśmy stanowiska ciężkich karabinów maszynowych. W jednym z pokojów, w którym czuć było jeszcze zapach perfum, ustawiliśmy razem ze stegiem karabin maszynowy w oknie, co pozwalało na prowadzenie ostrzałów wzdłuż linii kolejowej. Porta, legionista i malutki zainstalowali jeszcze jeden karabin maszynowy na strychu budynku. Porucznik harder z resztą naszej grupy usadowił się pod nami. Malutki zszedł ze strychu z kilkoma butelkami wódki i śledziami, rzucił się na łóżko i obwąchiwał prześcieradło, przyciskając do niego nos, jak pies podejmujący ślad. Do diabła święty Boże, o Jezu, krzyknął, tu pachnie laseczkami. Zsunął się na podłogę. Następnie wydał dziki okrzyk i zniknął pod łóżkiem. Ku naszemu zdumieniu usłyszeliśmy kobiece głosy i zaczęło się szaleństwo. Złapałem dwie panienki. Głos malutkiego był przytłumiony, jakby wydobywał się spod pierzyny. Słychać było także gwałtownie protestujące głosy kobiet. Z podłóżka pokazały się równocześnie dwie pary damskich nóg. Stege schylił się i wyciągnął stamtąd kopiącą dziewczynę, następnie wydrapał się malutki z drugą dziewczyną w ramionach. Głupia świnia krzyknęła na malutkiego, który z wielkim zadowoleniem demonstrował swoją zdobycz. Obie dziewczyny były częściowo ubrane w cywilne ciuchy. Bez problemu można było się jednak domyśleć, że były to Blitzmeidels z sił powietrznych. Stege stał i przez chwilę przyglądał się im z namysłem. — Urywacie się już z imprezy? — powiedział, podnosząc brew. — Wcale nie — odrzekła zwięźle blondynka. — Nie — stwierdził Stege. — Lepiej będzie, jak zawołamy oficera. Malutki, zawołaj Hardera. Malutki patrzył na niego ze zdumieniem. — Chyba jesteś chory — Najpierw spróbujmy tych towarów, oficerowie mogą przyjść później. Nie zamierzam teraz ich wołać. Blondynka strzeliła go w twarz. Nie jesteśmy tym, co myślisz. Jesteśmy porządnymi dziewczętami. Jesteście dezerterkami, poprawił ją Stege. Jeśli zawołamy tutaj porucznika hardera, to on wypełni tylko swój obowiązek, a wy będziecie dziewczętami o bardzo długich szyjach. Wydacie nas? westchnęła brunetka. Była młodsza od blondynki. A więc urwałyście się z kieratu powiedział Stege i roześmiał się tak zostałyśmy, gdy wszyscy wyjechali. Wyjechali to dobre śmiał się Stege my to nazywamy ucieczką. Załapali się na ekspres, czy polecieli samolotem Nie czas teraz na głupie żarty powiedziała blondynka. Stege wzruszył ramionami jak macie na imię ja jestem Greta, a moja przyjaciółka to Gertruda, odpowiedziała blondynka. Malutki już nie mógł się dłużej powstrzymać. Prawie położył się na Grecie, ale ta wykonała sprytny unik. Nie zła z ciebie laseczka, krzyknął i rzucił się za nią w pogoń. W sam raz dla malutkiego będziesz moim towarem. Stege złapał go i powiedział stanowczo zostaw dziewczynę w spokoju, malutki. To nie jest kurwa. — Ale będzie do cholery! — krzyknął malutki i złapał ją za spódnicę. Prawie zdarł z niej kieckę. Wystraszona kobieta głośno krzyknęła. Usłyszeliśmy hałas w biegających po schodach butów. — Schowajcie się! — rzucił stegę i dziewczyny zanurkowały pod wielkie łóżko. Otworzyły się drzwi. Stali w nich porta z legionistą i badawczo rozglądali się po pokoju. Malutki siedział na brzegu łóżka i patrzył w sufit z taką miną, że nawet dziecko zorientowałoby się, że coś ukrywa. Porta wydał z siebie przeciągły gwist. Podszedł do malutkiego, chwycił go za podbródek i podniósł mu głowę do góry. Bądź grzecznym chłopcem i powiedz wujkowi Juskowi, gdzie ją schowałeś. Nie wiem o czym mówisz powiedział malutki. Porta roześmiał się i popchnął nogą damski but przed oczy malutkiego. Wiesz co to jest? Tak, damski but, odrzekł grzecznie malutki. Gdzie one są? krzyknął nagle porta, sprawiając, że malutki aż się przewrócił ze strachu na łóżko. Pod łóżkiem westchnął malutki. Po minucie dziewczyny były już na nogach. Malutki wściekał się i przysięgał, że Greta należy do niego. Trudno powiedzieć, jakby się to wszystko skończyło. Ale właśnie wtedy odezwał się karabin maszynowy i tynk posypał się nam na głowy. Rzuciliśmy się do naszej broni i zobaczyliśmy, że Rosjanie właśnie zamierzają przekroczyć tory kolejowe. Moździerz, krzyknął przez okno Łazienki porucznik Harder, trzech ludzi gorączkowo uwijało się przy ustawianiu moździerza. Pozostali próbowali powstrzymać Rosjan ogniem karabinów maszynowych, jednak Rosjan ciągle przybywało. Na domach i drodze zaczęły lądować pociski sowieckiej baterii. Harder połączył się z dowództwem batalionu i prosił o pozwolenie na wycofanie się, ale otrzymał rozkaz pozostania na stanowiskach. Odetnął nas, krzyknął Harder do słuchawki. To nie ma znaczenia odparł von Baring. Dowództwo korpusu rozkazało utrzymać pozycję. Pozostałe kompanie batalionu są w takiej samej sytuacji. Trzecia kompania już właściwie nie istnieje. Koniec. Od strony stacji kolejowej nadbiegał kapral, pocisk artyleryjski eksplodował tuż obok niego, a impet wybuchu wyrzucił do góry wirujące ciało. Już nas mają, krzyknął Stege. — Nasi przyjaciele podciągnęli ciężkie działa. Pierwszy pocisk eksplodował nam nad głowami. W powietrzu zawirowały kamienie, grudy ziemi, kusztynk i odłamki. Rzuciliśmy się pod ścianę, by znaleźć osłonę przed odłamkami, ale nim opadł kurz, znów byliśmy przy karabinach maszynowych. Nad nami strzelał porta, a po chwili zobaczyliśmy, jak ze zręcznością akrobaty zjeżdża porynnie. Podbiegł do budynku stacji, złapał pancer Faust, przyklęknął przy ścianie i posłał głowicę w stronę atakujących Rosjan. Z tak bliskiego dystansu osiągnął fantastyczny efekt. W powietrze wzleciały urwane nogi i ręce trzymające jeszcze broń, a tak załamał się. Kilku oficerów popędzało swoich ludzi naprzód, wykrzykując bojowe hasła. Zebrali się w grupkę, by znowu ruszyć do szturmu. Druga głowica z rykiem wpadła w ich szyki, rozrzucając ciała zabitych na boki. Porta uśmiechnął się w naszą stronę, zdjął cylinder i ukłonił się jak cyrkowiec po udanym popisie. Potem popędził z powrotem do domu. Skończyły się cukiereczki! krzyknął i zaczął wdrapywać się porynnie. Malutki wychylił się z okna łazienki. Sprawdziłeś, czy mam napompowane koła w rowerze? Chyba już pojadę na nim do domu. Pożyczę ci moje pedały! roześmiał się legionista. Iwan wycofał się za tory kolejowe. ładowaliśmy taśmy z amunicją, szykując się do odparcia kolejnego ataku. Chwilę później rozgorzała gwałtowna strzelanina na drugim końcu wsi, gdzie Rosjanie przypuścili gwałtowny szturm. Kiedy zaczęła się bitwa, obie dziewczyny wczołgały się z powrotem pod łóżko. Teraz zszokowane wynurzyły się stamtąd. Co zrobimy, jak przyjdą Rosjanie? zapytała Greta. A zdjęłaś już majtki, krzyknął Porta, wchodząc do pokoju. Jesteście gorsi od Rosjan, pisnęła Greta. Jasne kochanie, roześmiał się Porta. Wkrótce się o tym przekonasz. Wujek Iwan szykuje się do defilady. Rzucił kawałek kiełbasy dziewczynom, które z wyrazem nieszczęścia na twarzach usiadły na łóżku. Malutki siedział ze skrzyżowanymi nogami na podłodze i pił wódkę. Splunął i otarł usta. Następnie zwrócił się do dziewczyn. Która z was zabawi się w dzikiego zwierza z malutkim. Naturalnie zapłacę, wyjaśnił i rzucił na łóżko stumarkowy banknot. Będziecie sobie mogły kupić pończoszki, dodał z prośbą w głosie. Dziewczyny popatrzyły na niego z wściekłością. Porta roześmiał się. Widzę malutki, że się rozgrzewasz. Malutki pokiwał głową. To prawda. Nie zawsze mamy okazję walczyć w miłosnym gniazdku. Jesteście już gotowe? Ty możesz być drugi, pokazał na portę. Pochylił się nad Gretą i próbował ją pocałować. Wyrwała się mu i histerycznie krzyknęła. Tacy sami jak Rosjanie. Nie do końca, powiedział Stege, uśmiechając się cynicznie. Brakuje maleńkiego szczegółu wolę Rosjan od tego zwierzaka wrzasnęła Twoje życzenie się spełniło krzyknął Stege i rzucił granatem przez okno. Już są tutaj! Rozległ się wściekły ogień ze wszystkich lów. Rosjanie prawie wdzierali się do domu. Stanowisko moździerza zostało już opanowane przez rosyjską piechotę. Czołgi! Padł ostrzegawczy okrzyk od strony drogi. Obok linii kolejowej pojawiła się szeroka gęba T-34. Porucznik Harder krzyknął z dołu. Chodźcie! Spróbujemy się dostać na urwisko za nami. Zabrać rannych. Panienki zejdą teraz na dół i dadzą Iwanowi buzi. Powiedział porta. A jak nie chcecie, to zakładajcie buty do szybkiego biegania, bo będziemy zasuwać szybciej niż króliki. Wycofywaliśmy się z domu pod osłoną karabinu maszynowego legionisty. Przez okno w Łazience wyciągaliśmy rannych, ich krew spływała na nas. Z tego odwrócił się do dziewczyn stojących na środku pokoju. Co macie zamiar robić? Idziemy z wami, odpowiedziały. Stary i Hajde pomagali im w wychodzeniu przez okno na podwórko. Co jest do diabła? Wściekał się stary, mieliście tam panienki. Tak, bawiły się w chowanego z żandarmami, rzucił stegę. Porta z malutkim wpadli wprost w objęcia trzech Rosjan, ale ci po krótkiej walce poddali się. Jeden z nich, starszy sierżant, powiedział z przekonaniem, Wajna niść harosz. Nie wiedziałeś o tym wcześniej? Odparł Porta. Nam o tym wiadomo już od dawna. — Nom de rzekł legionista i ugiął się pod ciężarem karabinu maszynowego. Dookoła gwizdały kule. Greta wydała niespodziewany okrzyk. Krew grubą strugą trysnęła jej z rany szyi. Malutki spojrzał przez ramię. Chyba łyknęła coś niezdrowego. Złapał Gertrudę, przerzucił ją sobie przez ramię i pobiegł, wzbijając wielkimi buciorami obłoki kurzu. Kelmaler, zauważył legionista i niczym małpa zaczął wspinać się po urwisku. Wznosiło się ono niemal pionowo nad resztą wioski. Rosjanie atakowali z dwóch stron z gromkim Ura! Porta był już w połowie drogi, pomagając razem z ssmanem rannemu kapralowi. Ogień Rosjan zmusił ich do upuszczenia rannego. Z głuchym odgłosem upadł na drogę. Razem ze Stegem strzelaliśmy długimi seriami z lekkich karabinów maszynowych, żeby powstrzymać Rosjan do czasu, aż legionista nie zainstaluje swojego ciężkiego karabinu maszynowego na szczycie urwiska. Wydawało się nam, że minęły wieki, zanim nad nami rozległ się wreszcie złowieszczy grzechot. Pierwsze serie legionisty zaczęły szatkować Rosjan. Stegę poderwał się. Kiedy wspinał się po urwisku, Coś gwałtownie uderzyło mnie w brzuch. Zobaczyłem ciemność przed oczami i poczułem, jak zapadam się w głęboką, miękką otchłań. Zauważyłem jeszcze tylko, że malutki podaje porcie Gertrudę, potem wszystko odpłynęło. Kiedy odzyskałem świadomość, potworny ból przenikał całe ciało. Myślę, że krzyczałem. Wybuchały granaty ręczne, odłamki latały niczym rozdrażnione osy, miotać płomieni syczał i pluł czerwonym jęzorem, krzyki rozsadzały mi bębenki w uszach. Stary pochylił się nade mną. Był cały ubrudzony krwią i kurzem. Zarzucił mnie na ramię jak worek mąki i z pomocą malutkiego zaczęli zdobywać urwisko. Poczułem kolejne uderzenie. Dostałem w płuca przemknęło mi przez głowę.